Dzień dobry, szanowni państwo. Miło mnie wszystkich przywitać na telekanale Webinar Historyczny, Historyko Webinar. I teraz my mamy w gościach pana doktora Mariusza Sawę, autora książki, która nazywa się Śladem UPA i która nam prezentuje dzisiaj referat o jak opowiadać Polakom o UPA. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. I nadaję panu słowo. Proszę. Włączę prezentację. Jeżeli widać, jak nie widać, to proszę powiedzieć. O, czy wszyscy widzą? Tak, widać, widać. Dobrze, to cieszę się. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę tu się z państwem spotkać i opowiedzieć po raz pierwszy tak naprawdę o tej książce, która wyszła kilka tygodni temu. Przede wszystkim chciałem na początku zaznaczyć, że książka no niestety na razie nie jest dostępna na Ukrainie. Skontaktowałem się z wydawcą kilka dni temu, to mówił, że to jest w toku, w razie czego to w ciągu jakiegoś czasu powinna być dostępna również tam. I no w związku z tym będę chciał kilka słów opowiedzieć o samej książce, co się na nią składa. Z grubsza rzecz biorąc, to jest, mimo że zatytułowana Śladem UPA, to składa się jak gdyby z takich dwóch zasadniczych części. Pierwsza część to jest tekst źródłowy, tekst kroniki Sotni Wowky, Wilki, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Sotni, która działała na Chełmszczyźnie, na wschodniej Lubelszczyźnie, powiedzielibyśmy inaczej, w latach 1944-1947 jako sotnia i jako, czyli jako kompania i jako kureń w późniejszym okresie od jesieni 45, czyli jako batalion. Natomiast sama kronika dotyczy okresu od sierpnia 44 do lipca 45. Sotnia działała, zaczęła działać, została utworzona jeszcze w okresie okupacji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie w Dystrykcie Lubelskim w powiecie hrubieszowskim. Natomiast kronika, którą wydaliśmy, dotyczy już okresu po wejściu Sowietów na Lubelszczyźnie w lecie 1944 roku. Dlaczego w ogóle, skąd ten pomysł i dlaczego ja akurat wydałem to źródło, a nie nikt inny i dlaczego po polsku? No, raczej chyba za sprawą obecnego tutaj doktora Mariusza Zajączkowskiego, który kilka lat temu, może nawet 10 lat temu zainteresował mnie tym źródłem, które dotyczy akurat terenów mi bardzo bliskich, bo ja pochodzę z powiatu hrubieszowskiego, moi przodkowie, ja tam się urodziłem i tam się wychowałem, więc te wszystkie wioski, przez które Sotnia Wowky przemierzała, podążała, walczyła i również popełniała zbrodnie. Te wszystkie wioski są mi bliskie, ja ten teren znam przynajmniej w takim obecnym, współczesnym wymiarze, zdaje mi się, że bardzo dobrze. Więc po prostu zacząłem tę kronikę studiować w oryginale. Nie jestem też profesjonalnym tłumaczem, więc nawet nigdy się nie uczyłem języka ukraińskiego, jego literackiej formy, ale postanowiłem ją przetłumaczyć na tyle, ile potrafiłem, bazując na własnych umiejętnościach, na słowniku i na pomocy wielu znajomych osób, które, no zwłaszcza tę terminologię militarną na przykład, pomagały mi zgłębić i przetłumaczyć. Z drugiej strony, no nie wypadało wydać tej publikacji bez aparatu naukowego. Kronika przetłumaczona zawiera więc przypisy archiwalne, źródłowe, bibliograficzne, biograficzne, wstęp i posłowie. Nigdy też tu przyznaję się, to zresztą wiadomo, bo nigdy nie interesowałem się, czy też nie badałem naukowo tematu Ukraińskiej Powstańczej Armii. Zawsze korzystałem z publikacji osób bardziej doświadczonych ode mnie. Niemniej jednak starałem się napisać takie posłowie, które umożliwi czytelnikowi polskiemu zrozumienie, czym była Sotnia Wowky i dodać
starałem się dodać coś od siebie. To jest właśnie to śladem, czyli jak gdyby ta podróż śladem tejże sotni, zarówno w powiecie chrubieszowskim, tomaszowskim, jak i dawnej części chrubieszowskiego, która obecnie leży za wschodnią granicą. Chciałem pokazać miejsca pamięci typu groby wojenne, typu upamiętnienia, takie jak obiekty, na przykład tablice upamiętniające, tego rodzaju miejsca, które są związane z działalnością sotni. I teraz chciałbym Państwu pokazać kilka takich miejsc związanych właśnie z działalnością sotni Wowky, które po przeanalizowaniu których, po odwiedzeniu, takim wirtualnym odwiedzeniu których i opowiedzeniu o nich, będziemy mogli sobie przynajmniej częściowo jakoś dać odpowiedź na to pytanie, jak Polakom opowiadać o ukraińskiej powstańczej armii. To jest dylemat historyka, który w Polsce tak naprawdę pojawia się od kilku ładnych lat, choćby wymienić ostatnie książki na przykład Kazimierza Wójcickiego, Krótka historia UPA dla Polaków, czy inne publikacje, albo co wokół tych publikacji się działo, na przykład publikacje Grzegorza Motyki, czy właśnie Mariusza Zajączkowskiego, to opowiadanie o UPA jest trudne i ono wynika z kilku względów. I pokazując te miejsca pamięci, wędrując śladem sotni, opowiadając o jej działalności, można właśnie w ten sposób spróbować odpowiedzieć na to pytanie, na czym polega trudność. Może nie tyle spróbować przezwyciężyć, czy jakąś receptę przedstawić, jak właśnie opowiadać, bo tutaj być może nie znam takiej odpowiedzi do końca, cały czas jakoś się z tym zmagam, ale przynajmniej zastanowić się, na czym polegają główne trudności dla takiego historyka, który w sposób naukowy próbuje podejść do źródeł historycznych ogólnie dostępnych, czy też dostępnych do tej pory może dla profesjonalistów, a teraz po tłumaczeniu dostępnych dla szerszego ogółu. I taką wycieczkę śladem sotni Wowky chciałbym zacząć w Gozdowie. Gozdów to jest miejscowość niedaleko Hrubieszowa. W nocy z 14 na 15 marca jedna z bojówek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Bandery pod przywództwem Pawła Pyłczuka, pseudonim Karpo, popełniła zbrodnie na 32 osobach w dworcu kolejki wąskotorowej, zmierzając do pobliskiej Brodzicy, ukraińskiej Bohorodycy, w celu wstąpienia w szeregi pierwszej chełmskiej sotni UPA Wowky. Z meldunków niemieckich wynika, że w Gozdowie zginęło wówczas 32 osoby, 28 Polaków, 4 Ukraińców, natomiast około 21 kolejarzy. Relacje o tym wydarzeniu mamy dzięki uczestnikowi pochodzącemu z oddalonego o kilkanaście kilometrów Gdeszyna, Iwanowi Nowosadowi, pseudonim Steczko, który jasno napisał, że mord dokonany tamże na Polakach, nie wspominał nic akurat wówczas o tym, że zamordowano również Ukraińców, być może przez pomyłkę, chociaż tego nie wiemy. Mord dokonany na tam znajdujących się osobach, w świetle jego relacji, został popełniony z zemsty. 5 dni wcześniej polskie podziemie, Armia Krajowa i bataliony chłopskie zaatakowały Sachryń i kilkanaście innych wsi w powiecie hrubieszowskim. Jak ustalił profesor Igor Hałagida, mordując jednego dnia, 10 marca, ponad 1264 osoby w Sachryniu i okolicznych miejscowościach. Więc mord w Gozdowie, w dworcu kolejki wąskotorowej, miał być między innymi zemstą za te zbrodnie popełnione przez polskie podziemie, w świetle relacji Nowosada. Tutaj widzimy cmentarz w Hrubieszowie i odnowiony grób, umownie nazywany grobem kolejarzy, pracowników kolei, ale także osób cywilnych, nie kolejarzy. Grób został odnowiony kilka lat temu przez miejscową społeczność. Natomiast przy miejscu zbrodni znajduje się tablica upamiętniająca pomordowanych. Co ciekawe, jest na niej takie sformułowanie jak bandy UPA, co jest niezgodne z prawdą. Oczywiście po pierwsze, że o
Ukraińskiej Powstańczej Armii, co w jednej ze swoich publikacji wyjaśnił profesor Jan Pisuliński. O UPA nie można mówić jako o bandach z kilku względów, może jeszcze o tym później powiem. Natomiast zbrodnie, jak już powiedziałem, nie dokonała jeszcze UPA, tylko bojówka organizacji ukraińskich nacjonalistów Bandery. Pod tą tablicą umieszczono jeszcze dwa nazwiska sugerujące, że te osoby, właściwie cztery osoby, ale dwa nazwiska mężczyzn, Wacława Sapińskiego i Adolfa Strutyńskiego, z błędem zresztą zapisanego jako Stutyński, sugerujące, jakoby te osoby też zginęły w połowie marca 1944. Jak wynika z dokumentów niemieckiej żandarmerii, one zginęły, tych dwóch mężczyzn zginęło w Gozdowie, ale w styczniu 1944 roku, prawdopodobnie też z ręki ukraińskich nacjonalistów, ale to jeszcze trzeba by było szczegółowiej przebadać. No i właśnie Brodzica, czyli wieś zarówno przed II wojną światową, jak i w latach okupacji niemieckiej, silnie świadoma narodowo-ukraińsko, rozwinięta kulturalnie, działały tam stowarzyszenia ukraińskie, oświatowe, chór Samochwalenki słynny. I tam właśnie powstała Sotnia pod Hrubieszowem, pod dowództwem Mariana Łukaszewicza, pseudonim Jahoda. Jahoda nie był chomszczakiem, on pochodził z Galicji, z Tarnopolskiego. W ogóle składu Sotni z marca 1944 nie znamy. Ten skład Sotni, który przebadał dr Mariusz Zajączkowski, to jest właściwie skład kurenia z jesieni 1945 roku. I z tego składu oraz z dokumentów śledztw komunistycznych z drugiej połowy lat 40. wynika, że około połowa członków oddziału to byli miejscowi pochodzący z wiosek Hrubieszowskiego, Tomaszowskiego, ale także osoby ze wschodniej Ukrainy, z Galicji, osoby, które miały za sobą również służbę w Armii Czerwonej, ale także, jak się mówiło popularnie w UPA, w SS-ach, czyli na przykład w 5. Pułku Policji SS, czy też w formacjach pomocniczych niemieckich, w służbie niemieckiej, ukraińskiej Policji Pomocniczej na przykład. I kronika między innymi prezentuje obraz UPowców wchodzących w skład Sotni z różnych rejonów Ukrainy, jako jeden taki monolit, zbiorowość, która jest zjednoczona wokół idei wywalczenia niepodległości dla Ukrainy. Autor kroniki, Iwan Sywak, pseudonim Bosfor, urodził się w Masłomęczu, czyli także kilkanaście kilometrów od Hrubieszowa. Młody chłopak, bodajże 21 czy 22 lata miał, jak wstąpił do UPA w roku 1944 i wkrótce po kilku miesiącach służby został pisarzem Sotni. Jako jeden z nielicznych w oddziale posiadał zaczęte wyższe wykształcenie na Politechnice Lwowskiej. W ogóle ta kronika, którą pisał, zawiera bardzo niewiele, właściwie to praktycznie w ogóle nie zawiera jakichś regionalizmów. Jest napisana nie dialektem, tylko literackim językiem ukraińskim. Chociaż sam Iwan Sywak, jak rozmawiałem z jego kuzynami z Masłomęcza pochodzącymi, używał dialektu, rozmawiał i w dwóch miejscach bodajże w kronice cytuje miejscową gwarę języka ukraińskiego, natomiast pisze, posługuje się językiem typowo takim ładnym, że tak powiem, literackim językiem ukraińskim. Inną miejscowością oprócz Brodzicy, w której UPowcy z Sotni Wilki czuli się dobrze, był Uchrynów. To jest zdjęcie sprzed kilku lat kościoła rzymskokatolickiego w Uchrynowie. Uchrynów był takim gościnnym miejscem, jak i okoliczny las dochobyczowsko-uchrynowski, gdzie sotnie czy oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii ukrywały się, magazynowały broń, żywność, odzież jeszcze do końca, właściwie do początku lat 50. Tam jeszcze były organizowane obławy na pojedyncze grupki UPowców przez NKWD.
I sama wieś została, jak wiele innych, które również dawały schronienie łupowcom. W czasie akcji Wisła w lecie 47 została spalona częściowo przez UPA po to, żeby poukraińskie domostwa nie dostały się w ręce polskie. Zbrodnie czy też działalność Sotni Wovky to nie tylko, że tak powiem, zbrodnie dokonane na ludności cywilnej polskiej, ale także na rodzimych komunistach i ich rodzinach na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Tutaj widzimy akurat Kościół rzymskokatolicki w Machnówku, w którym prawdopodobnie w marcu 1945 roku Sotnia Wovky zamordowała około 80 osób narodowości ukraińskiej, tak zwanych galantów, czyli tych skupionych wokół Grygoria Galanta, osób, które były członkami strybków, czy też istrybitelnych batalionów, może nie, ale takich formacji milicyjnych, pomocniczych dla NKWD. Już jak książkę oddałem do druku, znalazłem w Polskim Czerwonym Krzyżu tak listę osób, które zostały wówczas wymordowane. Co ciekawe, te osoby, w przeciwieństwie do innych ofiar Sotni Wovky, czy też do żołnierzy Sotni Wovky, nie zostały nigdzie upamiętnione. Wśród miejscowych próbowałem ustalić nawet, gdzie są groby tych 80, czyli pokaźnej liczby osób zamordowanych. Nie ma nigdzie ani tablicy upamiętniającej te 80 osób, ani grobów, ani po ukraińskiej, ani po polskiej stronie. Trudno powiedzieć, gdzie one są pochowane i czy w ogóle doczekają się kiedykolwiek upamiętnienia, bo to są takie ofiary troszkę niechciane przez nikogo. Sama w ogóle Sotnia Wovky, jak wynika, jeżeli dać wiarę autorowi kroniki, to jej członkowie mieli dylemat, mordując własnych przedstawicieli własnego narodu, mieli dylemat i rozterki, że jednak rozstrzeliwują Ukraińców, co prawda komunistów, ale jednak Ukraińców. Ale jak wynika z analizy działalności oddziału z lat 44-47, to właśnie komuniści, Sowieci i polscy komuniści byli głównym wrogiem dla Sotni Wovky. Wynika to zarówno z ilości strat zadanym wrogowi w mniemaniu Sotni Wovky, jak i ilości akcji przeprowadzonych przez Sotnię i Kureń w latach 44-47. Tutaj widzimy akurat grup milicjantów zamordowanych, bo nie takich, którzy polegli w walce z Sotnią, zamordowanych w lesie pod Gozdowem, czyli tam, gdzie ta bojówka Karpa wymordowała w dworcu kolejki cywilów i kolejarzy, w lesie pod Gozdowem w końcu kwietnia 1945 roku. Właściwie to członkowie Sotni wchodzący w skład, czy współpracujący z Sotnią, wchodzący w skład WOP-u, czyli oddziału specjalnego przeznaczenia pod dowództwem Wołodymyra Sywaka, pseudonim Zirka. Milicjanci w liczbie 10 czy 11 osób zostali podstępem zwabieni do lasu w Gozdowie. UPowcy przedstawili się jako żołnierze Wojska Polskiego. Milicjanci dali się powiązać, związać i zostali rozstrzelani. Dwóch czy trzech uciekło. To jeden z uczestników akcji, jeden z milicjantów, z tym, że nie znamy jego nazwiska, czy to jest osoba wówczas, która poniosła śmierć, czy która ocalała, tego też nie wiemy. No i groby innych milicjantów, których znajdziemy na cmentarzu nieopodal grobu tych z kwietnia 45 i różnego rodzaju przekłamania na obiektach upamiętniających typu groby wojenne, czy też groby nieuznane za wojenne, ale będące, spełniające przesłanki dla grobów wojennych określonych w ustawie. Grob Michała Berezy. Michał Bereza to tak naprawdę był z pochodzenia Ukrainiec, który miał za sobą służbę w armii carskiej, miał nawet służbę za sobą w szeregach Wojska Polskiego w roku 1920, więc walczył przeciwko bolszewikom.
a jak głosi napis na jego nagrobku, zginął od kul reakcyjnego podziemia UPA i WIN, co jest nieprawdą, bo zginął po prostu od kul podziemia WIN, na co są dokumenty archiwalne w swojej książce, właściwie w posłowiu do kroniki, do tłumaczenia kroniki, te dokumenty i te relacje przytaczam. Z czego wynikają takie przekłamania? I zaraz tutaj pokażę jeszcze jedno. Ludwik Dąbrowski, niedawno odnowiony grób przez rodzinę, również w świetle napisu zginął od kul reakcyjnego podziemia UPA, co jest też nieprawdą, bo zginął z ręki Narodowych Sił Zbrojnych pod Kraśnikiem. Data akurat się zgadza. W moim przekonaniu pisanie w latach powojennych na grobach ofiar polskiego podziemia o tym, że zginęli z rąk polskiego podziemia czy WIN, to jednak niosło za sobą pewne ryzyko. Nie wiem, niosło za sobą pewnego rodzaju ryzyko, no bo jak napisano, że ofiara zginęła z rąk UPowców, to zginęła jednak z rąk obcego podziemia, zginęła z rąk wroga, co dodawało takiej, nie wiem, bohaterskości, umniejszało jej wkład tej osoby w zwalczanie jednak rodzimego polskiego podziemia, co prawda reakcyjnego jednak, uważanego za reakcyjne, ale jednak polskiego. I być może w celu uchronienia takich grobów przed dewastacją ze strony, nie wiem, Polaków, być może dodawano ten skrót jeszcze UPA. To jest taka moja hipoteza. Natomiast o tym, że Sotnia walczyła z komunistami i przy okazji niszcząc również cywilów i rodziny tychże komunistów, był atak na Kryłów z 25 marca 1945 roku na miasteczko położone nad Bugiem, gdzie UPowcy weszli, UPowcy z Sotni Wowky, ale pod dowództwem Hrycia Rudenki, pseudonim Suszko, w przebraniu żołnierzy Armii Czerwonej, zwabili na posterunek Milicji Obywatelskiej podstępem milicjantów, którzy nocowali we wsi, w budynkach cywilów, między innymi Stanisława Basaja, pseudonim Ryś, słynnego dowódcę batalionów chłopskich z okresu okupacji niemieckiej. I tam zostały te osoby zamordowane, natomiast Basaj został uprowadzony. Ofiar było około milicjantów, około 10, może więcej, cywilów, no 20 osób raczej na pewno. Trudno jest zweryfikować te listy ubeckie ofiar, bo nie mamy akurat ksiąg metrykalnych ani Urzędu Stanu Cywilnego z tego okresu. Jednym z tych, który specjalizował się, że tak powiem, w dobijaniu rannych, był widoczny na zdjęciu z prawej strony klęczący z fajką Petro Marcych, pochodzący z Brodzicy, pseudonim Pietia lub Mańko, który działał zarówno w WOP-ie, w oddziale specjalnego przeznaczenia, który miał na koncie akcję przeciwko milicjantom w Gozdowie, ale także w czocie Hrycia Rudenki, Suszki w Kryłowie. I on między innymi dobijał rannych w Kryłowie, kilkakrotnie strzelając do Leokadii Baryluk. Dopiero za bodajże szóstym razem pistolet wypalił i Pietia dokonał tej zbrodni. On był w ogóle szukany przez SB jeszcze w latach 60. Była taka akcja, kryptonim Odnaleziony. Jego jednak SB nie odnalazło. Towarzysze sowieccy z KGB nie udzielili żadnych informacji funkcjonariuszom bezpieczeństwa z Polski i nie został on nigdy dostarczony do Polski w celu osądzenia. Ale Sotnia Wowky to nie tylko zbrodnie, walka przeciwko polskiemu podziemiu na przykład, ale to także wspólna walka ramię w ramię z żołnierzami poakowskiego podziemia, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, między innymi słynny atak na Hrubieszów, którego ostatnio obchodziliśmy rocznicę w końcu maja, w maju 1946 roku. Atak czy też akcja na Hrubieszów, która miała charakter antyprzesiedleńczy, bo miała na celu zniszczenie dokumentacji przesiedleńczej Ukraińców, między innymi Ukraińców wywożonych
na wschód i obiektów UB, NKWD, więzienia, siedziby PPR w Hrubieszowie. Atak się powiódł, był szokiem dla komunistów, ale co ciekawe, no mało się pamięta o tym, że w moich rodzinnych Werbkowicach kilka tygodni wcześniej, na początku maja 1946 roku, UPowcy, Sotni Wowky właśnie, korzystając z danych polskiego wywiadu, czy z danych polskiego podziemia, przekazanych przez polskie podziemie, zaatakowali, czy też zajęli podstępem dworzec kolejowy w Werbkowicach, niszcząc tamtejszą dokumentację dotyczącą Ukraińców wypędzanych do Związku Radzieckiego i uprowadzając jednego z urzędników, tak naprawdę chyba żołnierza Wojska Polskiego. I kolejny obiekt, taki najbardziej kontrowersyjny i esencjonalny, jeżeli chodzi o polsko-ukraiński spór czy konflikt o pamięć, to jest uroczysko Białystok pod Dochobyczowem, grup członków dwóch pododdziałów Sotni czy Kurenia, Wowki 1 i Wowki 3, kilkudziesięciu, 40-50 członków, tu profesor Igor Hałagida będzie wiedział, znał dokładną liczbę, pochowanych tam UPowców. Z 26 lutego 1946 roku, czyli z walki, jaką UPA Wowki stoczyli z NKWD, mówiąc popularnie, z wojskami wewnętrznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z Sowietami, być może ponieśli klęskę na skutek, no to nie mamy dowodów, możemy się tylko domyślać na podstawie relacji, być może na skutek donosu współpracy, już ówczesnej współpracy Leona Łapińskiego, pseudonim Zenon, z Sowietami. Natomiast UPowcy leżą w szczególnym miejscu, leżą w uroczysku Białystok, które dla Ukraińców i dla ukraińskiego życia społecznego, kulturalnego lat 40. i przedwojnia jeszcze miało szczególne znaczenie i dla kultu Matki Bożej Cierpiącej, dla tamtejszych grekokatolików, współpracujących czy zgromadzonych wokół osoby księdza Mirosława Ripeckiego, który spoczywa na cmentarzu w Liskach. Takie miejsce dosyć szczególne. Po cerkwiach, po obiektach kultu niewiele jest już śladów, natomiast pozostał ten zdewastowany kilka lat temu grób. Skuto informacje o tym, że UPowcy byli żołnierzami i skuto pseudonimy, natomiast na metalowych i betonowych częściach tego upamiętnienia wypisano datę 11 lipca 43, czyli tak zwanej krwawej niedzieli na Wołyniu. Cmentarz w Szychowicach, na którym, które to Szychowice, która to wieś była również gościnnym miejscem dla UPowców z Sotni Wilki, na której również, na którym cmentarzu w tej wsi spoczywają UPowcy nie tylko z tego oddziału, ale z innych oddziałów, polegli w latach 43-47 w walce z Niemcami, z polskim podziemiem, głównie w lutym 44 i w walce z Sowietami, Armią Czerwoną, wojskami NKWD. Bardzo symboliczne miejsce według tego, co twierdzi Grzegorz Motyka, Łachowce, Rzeplin i Radków. Łachowce, które tutaj widzimy, taki symboliczny grób Polaków wymordowanych w maju, między innymi przez Sotnie Wowki w maju 45 roku, ale także przez oddziały, inne oddziały UPowskie w kwietniu 44 roku. Te zbrodnie Grzegorz Motyka nazywa ostatnim akordem, ostatnim takim przejawem tak zwanej antypolskiej akcji rozpoczętej według ustaleń tego historyka w lutym 1943 roku na Wołyniu w Parośli, która później została przeniesiona do Galicji Wschodniej w drugiej połowie 1943, której apogeum było w końcu marca w Galicji 1944 roku. I to według historyka
polskiego. Ta zbrodnia popełniona właśnie przez członków Sotni Wovky była ostatnim akordem antypolskiej akcji. Natomiast mówi się także, moim zdaniem niesłusznie, że 18 maja i zbrodnia popełniona przez współpracujący z Sotnią Wilki oddział specjalnego przeznaczenia Wołodymyra Sywaka, pseudonim Zirka, popełniona 18 maja 45, była również ostatnim akordem antypolskiej akcji, czyli w tym samym czasie, co Łachowce, Rzepin i Radków. Otóż według mnie, i o tym mówią źródła, była to akcja antyprzesiedleńcza. Polaków nie atakowano. Ci, którzy tutaj zginęli, na przykład Maksym Waszczuk i Alicja Strójwąs, prawdopodobnie zginęli przypadkiem, ewentualnie na tle rabunkowym zostali zamordowani. Natomiast mordowanie Polaków w Bohorodycy, w Brodzicy 18 maja 1945 nie było celem członków ukraińskiego podziemia. Maksym Waszczuk to tak naprawdę był etniczny Ukrainiec, taki kałakuta, jak się mówi u mnie na moich terenach, moich stronach. Ktoś, kto uważał się za Polaka, ale miał korzenie etnicznie ukraińskie, prawosławne, którego przez całą okupację niemiecką od swoich kolegów z UPA ratował ten człowiek. Członek UPA, Stepan Telemon, pseudonim Żorż, który zginął w walce z komunistami, jak dobrze pamiętam, być może z Armią Czerwoną. Jest pochowany albo w Szychowicach, chyba w Szychowicach. Człowiek z Brodzicy pochodzący, przyjaciel po prostu Maksyma Waszczuka. No niestety nie udało mu się uratować Maksyma w 18 maja 45. Został on zastrzelony przez Zirkę, prawdopodobnie na tle rabunkowym lub, jak mówią akta śledztwa IPN-u sprzed kilku lat, lub przypadkowo. Wołodymyr Sywak, pseudonim Zirka, i jego brat, pseudonim Hajda, którzy pierwszy z lewej zginął rozstrzelany w drugiej połowie lat 40., członek oddziału specjalnego przeznaczenia współpracujący z Sotnią Wilki, rozstrzelany na Zamku Lubelskim przez komunistów, natomiast Hajda zginął w walce pod Liskami i pochowany jest na uroczysku Białystok. Jedno z upamiętnień, te upamiętnienia ukraińskie na Ukrainie są dosyć takie jednorodne, monotonne, nie tak jak te w Polsce. W postaci głównie kopców i napisów w Zawoliu, Borcjan Zawoliu Ukrainy, Sława Herojam i daty 1914, akurat 1946. To są między innymi właśnie groby członków UPA i przypuszczam, że także tych, którzy współpracowali z Sotnią Wilki. Na koniec taki krótki, czterominutowy filmik pokazujący stan tych miejsc akurat na terenie Polski sprzed kilku tygodni dosłownie.
wydarzenia, które tu się rozegrały kilkadziesiąt lat temu, ale także to, co spotkało to miejsce kilka lat temu, jest doskonałym przykładem tego, że Polakom i Ukraińcom daleko jest w wielu przypadkach jednostkowych, daleko do porozumienia, czy też nawet chociaż zrozumienia. Natomiast pokazuje to również, że samym Polakom we własnym środowisku również trudno jest uporać się z emocjami dotyczącymi historii działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii na terenach obecnej Polski. Trudno się zresztą temu dziwić. Sotnia Wovky miała jej członkowie na sumieniu wiele niewinnych istnień ludzkich, zarówno polskich, jak i ukraińskich. Jeszcze tylko dopowiem, bo tam był pokazany cmentarz w Czechowicach i tablica poległym za wolność Ukrainy. No oczywiście i to może być taki wstęp do próby odpowiedzi na pytanie, jak opowiadać Polakom o UPA. Ta tablica dostała ten tekst, w ogóle został zgłoszony do prokuratury około rok temu przez jednego z działaczy kresowych, powiedzielibyśmy, żołnierza rezerwy, wykładowcy w wyższej uczelni zresztą, jako godzący w dobre imię Polaków. Już nie pamiętam oczywiście, z którego to było paragrafu i nie wiem, jak to się skończyło. W każdym razie jedni walczą z ukraińskimi miejscami pamięci poprzez dewastację, inni poprzez zgłoszenie do prokuratury, więc opowiadanie o UPA jest dla historyka bardzo trudne. Jest wiele przeszkód, bo niejednokrotnie uczestnicząc w spotkaniach poświęconych publikacjom naukowym, chociażby właśnie z doktorem Mariuszem Zajączkowskim, czy to w Hrubieszowie, czy to w Tomaszowie, innych wsiach, bardzo trudno jest komuś, kto jako historyk próbuje całościowo na podstawie wszystkich dostępnych źródeł opowiedzieć o konkretnych wydarzeniach, dotrzeć do tych, którzy operują tylko takim dyskursem pamięci albo nawet postpamięci, bo sami nie pamiętają lat 40. i operują jakimś stereotypem, wyobrażeniem, które sobie stworzyli i jest to dla nich wygodne, ale z drugiej strony też trudno się dziwić takim ludziom, którzy ze strony polskiego czy ukraińskiego podziemia, bo to dotyczy obu ruchów podziemnych, stracili bliskich. Ja, gdy siedzę za stołem tutaj w powiecie hrubieszowskim z Ukraińcami, to słyszę czasem, że ktoś stracił dziadka z ręki Stanisława Basaja-Rysia, a ktoś mi powie, że stracił dziadka, tak miałem taką niedawno sytuację nawet w Cichoburzu, że stracił dziadka z ręki Iwana Niewiadomskiego, pseudonim Jurko, jednego z najdłużej ukrywających się UPowców w powiecie hrubieszowskim i też zresztą współpracujących z członkami Sotni Wovky jeszcze w latach 48-49. Także to się bierze, ta trudność bierze się z tego. Bierze się także z tego, że osoby, które nie mają do czynienia z literaturą naukową, bo nie są naukowcami, nie studiują fachowej literatury przedmiotu, stykają się w określonej rzeczywistości z takimi właśnie obiektami, których wartość, obiektami upamiętniającymi, których wartość edukacyjna, taka opowieść, podejście do tej przeszłości jest specyficzne. Jest z jednej strony martyrologiczne, z drugiej strony heroiczne. Używa konkretnego języka, czyli operuje pojęciami typu bandy, ofiary, zbrodnia, jakieś takie zlepki, zbitki powiedzmy słowne jak OUN, UPA zawiera, ale także ludzie, z którymi trudno jest dotrzeć z taką literaturą naukową, bo obracają się w konkretnym środowisku, w konkretnej rzeczywistości, w której działają politycy, wykorzystując często emocje i niewiedzę, politycy, którzy operują konkretną wizją przeszłości,
Nawet to są to historycy, ja nie będę tu już o szczegółach opowiadał, kogo mam na myśli na przykład, ale którzy umyślnie lub w konkretnych celach, jako członkowie organizacji, czy też jako ci, którzy starają się o konkretny elektorat, o zdobycie konkretnego elektoratu, pozyskanie go, również w sposób wybiórczy prezentują konkretne wydarzenia i nie są chłonni czy otwarci na nowe ustalenia badawcze. No i niestety coraz bardziej dochodzę do wniosku, że doceniam tych historyków, którzy zamykają się w archiwum, ewentualnie w czterech ścianach własnego domu, studiując dokumenty archiwalne i pisząc publikacje, artykuły i książki i nie wychodząc z tym do ludzi. Chociaż tak naprawdę moja publikacja, mimo że no tak naprawdę z takimi ambicjami naukowymi stworzona, napisana, jest takim przykładem z mojej strony, taką zachętą do dyskusji właśnie z ludźmi takimi niehistorykami, z ludźmi z mojego otoczenia, z mojego regionu na temat tej bolesnej przeszłości, aczkolwiek jest to dosyć trudne, bo książka zanim się ukazała, to już tak na koniec całkowicie powiem, zanim się ukazała, dopiero ukazała się tylko jej zapowiedź, to już została okrzyknięta jako dzieło niechciane, fałszujące historię, fałszujące przeszłość, antypolskie przede wszystkim. Natomiast ci, którzy je wydali, zarówno wydawnictwo, jak i autor tłumaczenia i posłowia powinien ponieść karę, zanim zostanie wysłuchany. Także jak opowiadać Polakom o UPA? No być może pewnie tak, takimi drobnymi krokami i próbami, jak napisał pan profesor Igor Hałagida w tej takiej notce na okładce, czyli że badajmy źródła, gruntownie badajmy źródła epoki, tłumaczmy je i pokazujmy je ludziom, wydawajmy je w sposób krytyczny. Być może tak jak powiedział profesor Rafał Wnuk, że bez usprawiedliwiania czy też bez fascynacji, ale także bez oskarżeń pod adresem konkretnych osób, starajmy się o jakąś empatię. Być może, tak jak proponował profesor Tomasz Stryjek, należałoby rozpatrywać, oceniać działalność podziemia pojedynczych jej członków, jego członków pod kątem moralnym, nie pod, jak gdyby, biorąc pod uwagę całość działalności organizacji jako organizacji nacjonalistycznej, ale rozpatrując poszczególne czyny poszczególnych jednostek, zarówno w przypadku UPA-owców, tak jak robimy w przypadku, niektórzy robią w przypadku milicjantów, którzy polegli z rąk UPA, tłumacząc, czy też usprawiedliwiając, czy też wykazując empatię, o może lepiej, tak, wykazując empatię pod adresem funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy polegli w walce z UPA, czasem właśnie też tak z tego powodu, że przed UPA poszli do tej milicji i żeby bronić swoich wsi, więc tak samo może tą samą miarą powinniśmy patrzeć również na UPA-owców. Także pytanie jest w tej kwestii, takich zagadnień do rozwagi jest chyba więcej niż jakichś odpowiedzi gotowych. Ode mnie to tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, to proszę zadawać. Będę starał się, na ile mogę, odpowiadać. Są tutaj też specjaliści od ukraińskiego podziemia, od bliźniaczych zagadnień z tego terenu, więc myślę, że jakieś kwestie tutaj wynikną i będziemy mogli sobie porozmawiać. Także ode mnie dziękuję. To tyle. Ja wyłączam prezentację w tym momencie. Bardzo dziękuję, panie doktorze. I proszę stawiać pytanie. Tylko jeden momencik. Chciałbym, żeby wszyscy, kto chcą postawić pytanie, pisali o tym w czat, żeby w taki sposób można było zrobić jakiś kolej. No i oczywiście wszyscy przerażeni tym, co pan powiedział. No nie, chyba nie.
Nie, Mariusz nie jest przerażony. Myślę, że koniec sobie się wszystkich zmusił zamyślić, że czy nie będzie do nich jakiegoś zaproszenia do prokuratury. A pan profesor Igor Hołajda, proszę. Dobrze, z mojej strony może nie tyle. Szczerze mówiąc, miałem ochotę zadać pytanie pod mniej więcej, gdy pan Mariusz tutaj opowiadał, mniej więcej, gdy był w dwóch trzecich, bo bałem się i zapowiedział, że zaraz kończy, prawda, i bałem się, że nie usłyszę tutaj tej odpowiedzi na to główne pytanie postawione, prawda, czyli jak opowiadać o tej historii, jak opowiadać o podziemiu ukraińskim w Polsce i może inaczej, jak opowiadać o podziemiu ukraińskim Polakom. Ja oczywiście tutaj mam jakieś takie drobiazgi, pytania, ale to może później w dyskusji gdzieś tam wyjdzie. No przede wszystkim może zamiast pytania taka z mojej strony trochę refleksja. No przede wszystkim należałoby unikać bardzo często to, co zresztą pan Mariusz tutaj powiedział, emocjonalnego języka nierzadko wynikającego z pewnych klisz, czyli na przykład bardzo popularnej w różnych środowiskach zbitki na przykład OUN UPA, prawda, pisanej przez kreskę, co jest przecież zupełnie nieprawdą, bo tak naprawdę większość członków podziemia ukraińskiego, więc większość UPA-owców na terenie, myślę, że na terenie dzisiejszej Polski, ale i w ogóle na terenie, gdzie się rozgrywał konflikt polsko-ukraiński, tak naprawdę nie było członkami OUN, chociaż oczywiście UPA była, wiadomo, że była to siła zbrojna banderowskiej frakcji, ale większość szeregowych członków tak naprawdę o OUN miało dosyć blade pojęcie, mimo prowadzonego tam szkolenia czy i pewnej ideologicznej indoktrynacji w oddziale. Więc mam tutaj wrażenie, że ich motywacja, że oni poszli do lasu w pewnym momencie, były tak naprawdę różne. Część z nich rzeczywiście poszła na samym początku, być może właśnie pod wpływem pewnej agitacji. Z drugiej strony, jeżeli po 1944 roku mam wrażenie, że jeżeli chodzi o terytorium Polski, to chyba zdecydowana większość tych ludzi poszła do lasu, broniąc wysiedlanych Ukraińców przed wysiedleniem czy chcąc bronić przed wysiedleniem na sowiecką Ukrainę. Tutaj pan powiedział na przykład, że rzeczywiście tam są te badania Mariusza Zajączkowskiego dotyczące samej Sotni Wołówki, jej składu osobowego, prawda, czy przede wszystkim pochodzenia terytorialnego. Ja próbuję stworzyć coś takiego, coś na kształt takiej bazy danych dotyczących podziemia ukraińskiego w Polsce. No w tej chwili mam ponad 4000 tam rekordów wpisanych, czyli ponad 4000 nazwisk. I tak naprawdę zdecydowana większość tych osób, czyli grubo ponad 3500, to są osoby, które pochodziły właśnie z terenów dzisiejszej Polski, a więc to jest też przeczy temu bardzo często pojawiającemu się nadal mitowi z okresu PRL-u, że na przykład oddziały upowskie, prawda, czy podziemie w ogóle przyszło ze wschodu pod naporem NKWD. To był taki mit, który funkcjonował w PRL-u, prawda, że podziemie ukraińskie na terytorium Polski stworzyło się pozostało się tutaj, prawda, w wyniku działań organów sowieckich na terytorium Ukrainy sowieckiej. Z drugiej strony, no, wracając jeszcze do tego tematu, jak opowiadać, też mi się wydaje, że jak najbardziej trzeba było też, jak najczęściej trzeba unikać języka źródeł i przy tym unikać eufemizmów. Czyli szczególnie gdy się rozmawia o tych, czy się opowiada o tych zagadnieniach najbardziej trudnych, najbardziej kontrowersyjnych, czyli po prostu o śmierci ludzi. Stąd, szczerze mówiąc, troszeczkę, nawet nie trochę, ale rażą mnie takie stwierdzenia zaczerpnięte właśnie ze źródeł bezpośrednio w rodzaju likwidacja, zlikwidowano,
czy przeprowadzono akcję odwetową. To są takie sformułowania, za którymi jednak się po prostu najczęściej się kryje po prostu śmierć niewinnych ludzi. A gdy jest śmierć, no to po prostu należy używać zabito, zamordowano, rozstrzelano, a nie próbować ukrywać się gdzieś tam za takimi troszeczkę gdzieś tam eufemizmami. To może takie kilka słów na początek komentarza. Ja myślę, że za chwilę dyskusja się bardziej rozkręci. Czy mogę się odnieść teraz, czy zbieramy ewentualnie? Nie, proszę już od razu odpowiedzieć. To w kwestii może członkostwa w ONN i składu osobowego oddziału. Ja szczegółowo tego akurat nie badałem, ale jeżeli chodzi na przykład o tych poległych pod Liskami, tutaj się zastanawiałem nad tym i starałem się to prześledzić, no to na te 40 bodajże nazwisk, to w samym ON było bodajże chyba tylko dwóch, tak sobie przypominam, więc to nie była jakaś wielka ilość członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Tak jak pan profesor powiedział, oni mieli szkolenie ideologiczne, taki kanon, jak ja to nazwałem, sprawdzony kanon ukraińskiego nacjonalisty z lat 42-43, bez jakichś tam, nie wiem, demokratycznych przemian w ONie, WHWR-ze czy w tego typu organizacjach. Więc taki najprostszy kanon ukraińskiego nacjonalisty, taki przeciętny członek Sotni musiał jakoś pojąć. Przynajmniej starano się poprzez politycznych wychowawców im to wtłoczyć. Natomiast byli to ludzie pochodzący właśnie z tych wsi wszystkich chełmskich, rubieszowskich, tomaszowskich, więc myślę, że dowództwo upowskie, politwychowniki, że tak powiem, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby całkowicie odrzucić taki typowo miejscowy sposób postrzegania świata, czy też system wartości, tradycje, przyzwyczajenia, i to jest widoczne nawet z tej kroniki i z innych źródeł. To jest widoczne na przykładzie praktyk religijnych w oddziale, gdzie zarówno grekokatolicy, jak i prawosławni, aczkolwiek tutaj bardziej ta opieka duszpasterska grecko-katolicka była rozwinięta w oddziale, tak mi się wydaje, była bardzo rozwinięta. Zarówno spowiedź przy okazji świąt, jak i obchodzenie tych wszystkich świąt takich ważnych dla obrzędowości wschodniej. Same te liski, w których ci upowcy spoczywają, to w lipcu poprzedzającym tę bitwę, czyli w 1945 roku, sami przygotowywali upowcy z Sotni Wowky święto właśnie w liskach ku czci Matki Boskiej Cierpiącej. Więc ten kanon, czy też sposób wychowania nacjonalistyczny był obecny, bo musiał być w bojówce upowskiej, ale w bojówce ONU, czyli UPA, ale jednak tam taka wiejska religijność też była obecna i z tego nie rezygnowano. Na ile to było skuteczne? No chyba było, nie wiem, na ile powiedzmy konkretni duchowni jakoś zaangażowali się niezdrowo moralnie w takie działania, które motywowały szeregowych członków UPA do zbrodni, no to tego nie wiemy. To jest raczej mit, szczerze mówiąc. To jest raczej mit, aczkolwiek no mit, ale na przykład kronika milczy o okresie tam bodajże od 7 maja 45 do 21 czy 2 maja 45, czyli te kilkanaście dni, kiedy upowcy rozchodzą się na okoliczne wsie, między innymi właśnie do Radkowa i do Rzeplina, i tam mordują te powiedzmy 60 osób w tych rejonach, a to się dzieje akurat po spowiedzi, po Wielkanocy, którą obchodzono w lesie pod Łykoszynem. Więc z jednej strony jest obecność chrześcijaństwa, zasad moralnych chrześcijańskich, które w jakiś tam instrumentalny sposób pewnie były wykorzystywane, czy tak fasadowo były obecne, a z drugiej strony jest zło i zbrodnia, której też zresztą, jak wynika na przykład z tych dokumentów, relacji chociażby wywiadów, które przeprowadzał Bohdan Huk
kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, tacy szeregowi łupowcy, a nawet i nie szeregowi, ci w służbie bezpieczeństwa ON też mieli świadomość zła i też mieli świadomość tego, że popełniają zło i że zło jest wokół nich, więc to nie było też do końca tak, że to były jakieś, jak to się nieraz próbuje wmówić, bestie bez sumień i bez rozterek. Więc ci ludzie także mieli rozterki, nie tylko mordując Ukraińców, ukraińskich braci w Machnówku, ale także ogólnie walcząc, tak jak w każdym innym podziemiu. Natomiast co do tego języka emocji jeszcze chciałem powiedzieć, tylko w tym momencie mi umknęło. Dobrze, jeszcze może mi to przyjdzie do głowy, to może Mariusz Zajączkowski teraz chyba chciał coś zapytać. Dziękuję. Mariuszu, będzie pytanie i będzie też refleksja, ale zacznę od refleksji. Ta twoja prezentacja w sumie na końcu i w trakcie, ten film i te zdjęcia tablic pamiątkowych są trochę jednak mimo wszystko smutne, bo pokazują, że ciągle trwa polsko-ukraińska wojna pomnikowa, wojna rozbieżnych pamięci o tych samych wydarzeniach i pewnie jeszcze będzie trwała długo. Ale takie działania, które się podejmujesz w takiej skali mikro, w historii mocno regionalnej, która stara się pokazać obraz jak najbardziej zobiektywizowany w oparciu o szeroki korpus źródeł i dotrzeć z tym przekazem do szerszego odbiorcy jest jak najbardziej potrzebny. Tutaj nawiązując do tego, co powiedziałeś pod koniec o tym niemożności odrzucenia światopoglądu, tak, przez tych tradycji lokalnych, przez szeregowych łupowców, z czym nie mogli sobie poradzić podwychownicy. Najlepszym dowodem byłoby południowe Podlasie. Szkoda, że w tej książce nie ma dalszej części tej kroniki, która dotyczy jesieni 1945 roku i rajdu na Podlasie. Stamtąd, o ile dobrze pamiętam, wynikało, że a być może z jakichś innych pobocznych źródeł dotyczących tej kroniki wynikało, że te nastroje lewicowe miejscowe Ukraińców były na tyle poważne, że rugowano z nazwy ON, nie posługiwano się w ogóle terminem nacjonaliści. Kiedy tworzono struktury podziemia ukraińskiego na Podlasiu, odwoływano się do tradycji ukraińskiej powstańczej armii, starano się nie używać terminu nacjonaliści, gdyż on się źle kojarzył miejscowym Ukraińcom, a tworzono struktury pod hasłem walki obrony przed wysiedleniami, przed władzą komunistyczną, czy przed terrorem nawet band rabunkowych, milicji, czy nawet podziemia polskiego, zanim doszło do porozumienia jesienią 1945 roku na Podlasiu. Jeszcze tak gwoli uzupełnienia, warto by było dodać, no to na pewno o tym piszesz, w twoim wystąpieniu tego zabrakło, chyba najistotniejszego osiągnięcia Sotniwowki na przestrzeni jej działalności, czyli walki z Sowietami, bo walczyli z Polakami, z Sowietami, jeżeli chodzi o komunistów. Przede wszystkim akcji z końca sierpnia 1945 roku, w której zginął Wasyl Lewoszko, zdrajca, Jurczenko i dzięki temu to było największe osiągnięcie chyba pod względem nie tylko, może nie tyle militarnym, co bardziej, które miało wpływ na rozbicie siatki terenowej stworzonej przez Wojsko Pograniczne NKWD z Sokalskiego na terenie Chrubieszowskiego. Zresztą sam Wojczko był członkiem podziemia ukraińskiego, dosyć wyższego szczebla nawet, z kierownictwa chełmskiego ON. Potem został odwrócony. Zlikwidowano wtedy, czy zabito w tej akcji samego Wojczkę, zabito dowódcę delegatury NKWD z Sokala, zabito też kilkunastu istriepków i Sowietów. Wśród tych istriepków byli też odwróceni członkowie podziemia ukraińskiego i zdobyto listę ponad 70 agentów, którzy działali na tym terenie przeciwko podziemiu ukraińskiemu, więc to jest ważne wydarzenie w historii tego oddziału i w historii w ogóle tego później oddziału i kurenia UPA. Też ciekawe jest to, co powiedziałeś teraz, odnosząc się do wypowiedzi profesora Hałagidy, że faktycznie w kronice Wowki jest ta luka między 7 a 22 maja 1945 roku. Luka, która właśnie wpisuje się w ten klimat Radkowa Łachowców i Bohorodycy.
Ja bym tutaj jeszcze polemizował z tym, czy akcja w Bohorodycy nie wiązała się z akcją w Ochowcach i w Radkowie. Wydaje mi się, że jednak się wiązała, bo te wydarzenia nie dotyczyły tylko jednego dnia 18 maja, ale już od około 14 maja zaczęły się pierwsze wystąpienia, chodzi o Grudek nad Bugiem, a potem chodzi też o kolonię Sachreń w okolicy wobec miejscowych polskich chłopów. W tej Bohorodycy w maju 1945 roku byli przesiedleńcy z Wołynia Polacy. Tam Ukraińców już wielu nie było, bo nawet z samej kroniki wynika, że znakomita większość mieszkańców tej wsi, którą uważano za jedną z najbardziej narodowych na tym terenie, w takim rozumieniu, że ona ma taką tradycję wsi galicyjskie, że ten zakorzenienie, tożsamość narodowa mieszkańców Bohorodycy Pawielka, oni wyjechali na przełomie 1944 i 1945 roku w dużej mierze na teren Ukrainy Sowieckiej, a w ich miejsce przyjechali przesiedleńcy Polacy z Wołynia. Więc oni tam mieszkali i to uderzenie i spalenie tej wsi dotknęło bezpośrednio Wołyniaków. Oczywiście zginęły też osoby, jak mówisz, prawdopodobnie przypadkowe, ale ja tę akcję mimo wszystko, raz, że ona się czasowo łączy z Łachowcami i z Radkowem. Zirka bez dwóch zdań był członkiem Sotni Łowki, tylko w jakimś momencie, w kwietniu 1945 roku został oddelegowany spod oddziałem do oddanych dyspozycji SBON, tworząc video Kromochopery z Naczynia. Także ma ścisły związek według mnie i bym te wydarzenia jednak łączył. Oczywiście skala zbrodni jest niezbadana w Brodzicy, gdyż są rozbieżności od kilku do kilkudziesięciu nawet ofiar. Wiadomo, że wieś została spalona i podobno w płomieniach w tych budynkach też ktoś tam zginął, ale tak naprawdę mówię o 8 ofiarach bodajże. Od kilku do 8 ofiar. To też mówią dokumenty sowieckie. To tak tytułem uzupełnienia. Co do Werbkowic, wspomnieć, ta akcja miała miejsce na początku kwietnia, nie w maju. A była też ważna z tego powodu, że to była wspólna akcja polsko-ukraińska, nie tylko ukraińska. Tam była grupa partyzantów WIN i celem tej akcji, co jest najważniejsze, była chęć uniemożliwienia wyjazdu pierwszego transportu z przesiedleniem. Coś nie słychać? Nie wiem, czy to u Mariusza. A to chyba problem z tym, że, no, jak to powiedzieć, sygnał zniknął. Chyba u Mariusza. Chyba u Mariusza, tak. Tak jest, u niego jest jakiś problem z sygnałem. Przesiedleńcami ukraińskimi, z Słowiańskiego, przesiedleńcami w rozumieniu 1946 roku. One się... Może napisać mu na czacie, że... A co z tego? Kiedy my napiszemy, to nie... No właśnie, on i tak już go nie ma. Nie otrzymał w tym czasie, kiedy mówię. Ja mam telefon pod ręką, spróbuję do niego zadzwonić. Może. Mm-hmm. Szkoda, bo on siedzi i mówi. Nie. No tak, niestety. Ten moment, kiedy technologia nie jest doskonała. No, zdarza się. On siedzi w pracy. Łączy Instytutu Pamięci Narodowej. To ja mam tak. Abonent telefon, niedostępny. Telefon też mu wyłączyli, tak. Nie, ale to sam wyłączył oczywiście, żeby nikt go nie mógł w tym czasie próbować. Pewnie tak. Mariusz nie może się połączyć. O, już jest. O, już jest Mariusz. Jestem. Przepraszam, jakieś zakłócenie na łączach. No w pracy jesteś, wiadomo. Mariusz, mówiłeś o maju akcji Werbkowice i później się już... Znaczy mówiłem o kwietniu, bo ta akcja była z kwietnia 1946 i że była wspólna akcja polsko-ukraińska. Tak, tak, tak. No i celem było przerwanie, znaczy chciano doprowadzić do tego, aby pierwszy transport z przyznaną ludnością nie odjechał na Ukrainę Sowiecką. A moje pytanie na koniec już przy tym przedługim wstępie jest takie, skąd ta pewność, że akcja w Gozdowie z marca 1944 roku była akcją ochotników do Sotni Wołki, którzy szli właśnie na koncentrację tego oddziału, a nie była akcją bojówki ONZ rozkazu
ON, wynikającą z też rozkazów dotyczących antypolskiej akcji. Będę powiedzieć, że mam wrażenie, że masz pewność i masz na to dowody, że oni idąc na koncentrację do Brodzicy, to też dokładnie nie wiemy, kiedy którego dnia ta ostatnia powstała i czy są takie informacje, że około połowy marca 1944 roku, w innych przypadkach jest mowa, że jeszcze przed akcją w Sachryniu, w jeszcze innych źródłach mowa jest, że dopiero ją stworzono tak naprawdę na Wołyniu, kiedy została ewakuowana po akcji sachryńskiej, więc trudno jest tak naprawdę sprecyzować chyba termin. Około połowy marca to jest blisko, ale ty tak powiedziałeś, jakbyś miał pewność stuprocentową, że oni poszli do tego Gozdowa, zanim dotarli na koncentrację UPA już jako ochotnicy. Więc chciałbym wiedzieć, na podstawie czego tak twierdzisz. To tak. Jasne. To może tak, najpierw po kolei, bo mówiłeś o Podlasiu, to jest też bardzo ciekawe. Już oczywiście kronika, którą przetłumaczyłem, to nie sięga na Podlasie i na ten okres, to się odnoszę do tego w posłowie. To w ogóle był taki specyficzny rejon, nawet jak czytamy wspomnienia Ukraińców południowego Podlasia, gdzieś tam z okolic Holi, tutaj po Łęcznej, dotyczące lat 41, 42, 43, to w ogóle ci, którzy przyjechali z Galicji na te tereny, mieli czasem nie lada problem z tymi ludźmi, których poczucie narodowościowe, czy też sposób widzenia przyszłego, nie wiem, bytu Ukraińców na Podlasiu było jakieś takie specyficzne. Oczywiście tam dochodziło do bardzo ciekawych spotkań zarówno z ludnością ukraińską, czasem komunikującą, ale także z ludnością polską, też nie zawsze nastawionych pozytywnie do UPA, co skutkowało tym, że UPA-owcy udawali niejednokrotnie właśnie członków polskiego podziemia. To też jest dosyć takie znamienne. Aczkolwiek członkowie Sotni Wowky, czy Kurenia, czy innych pododdziałów udawali polskie podziemie również już po wysiedleniach, po wiośnie 45 roku na terenie Hrubieszowskiego. Kilkakrotnie nawet o tym mówi sama kronika. To tak odnośnie Podlasia mi się tylko przypomniało. Natomiast koniec sierpnia, o czym wspomniałeś faktycznie, koniec sierpnia 45 roku i zlikwidowanie Jurczenki, ale tam jeszcze była ciekawa akcja. Słucham? Zabicie, nie zlikwidowanie, zabicie. Mimo wszystko. Zabicie, tak, przepraszam. Tak, o, to teraz to już, no to pan profesor, widzę, się uśmiechnął nawet. Akcja zabicia Jurczenki, ale też początek września, bodajże 2 września i to nawet chyba to samo miejsce. Tak, zastępca szefa PUBP w Hrubieszowie. Tak, i całej kilkunastu osób, członków PPR, rodzin UB, też zostali zamordowani, ja wiem, kilometr, dwa, tylko że po stronie ukraińskiej. Tylko że to nie była Sotnia Wowki, tylko bojówka zbrojenia Jesenia. I tak, ale o tym też mamy właśnie w sprawozdaniach później ubeckich właśnie mowa o tym. To się dokonało mniej więcej w tym miejscu, z którego zostało zrobione to zdjęcie, bo z kolei już po polskiej stronie, to co zresztą chyba profesor Grzegorz Motyka nazywa największą akcją antykomunistyczną, zdaje się, ukraińskiego podziemia. Tak mi się wydaje, że tak tytułuje te wydarzenia z końca sierpnia 45 przeciwko Jurczence. To miały miejsce już faktycznie po obecnej stronie polskiej, ale to już mniejsza o to. Jeszcze Bohorodyca, Brodzica, Gródek i maj 45. Grudek to zdaje mi się spalenie Gródka to jest nie 14, a 21 maja. No tam kilka razy w tej okolicy były. A być może kilka razy, tak. W każdym razie ja tylko z dokumentów pamiętam 21 maja. Owszem, Bohorodyca, spalenie 18 maja, bliskość czasowa z Łachowcami, Radkowem i Rzeplinem. To jest jedno, co może wskazywać faktycznie na to, że to był element antypolskiej akcji, ale moim zdaniem sposób przeprowadzenia tej akcji w Brodzicy, czyli nie mordowanie ludzi, a
palenie gospodarstw wpisuje się w inne akcje ukraińskiego podziemia z tego okresu, po jesień, prawda, zaraz powiem o Terebińcu, po jesień 45, kiedy właśnie akcje te miały na celu niszczenie, tak jak już mówiłem wcześniej, niszczenie gospodarstw po wysiedlonych Ukraińcach, po to, żeby nie dostały się w ręce polskie. Bodajże w archiwum chełmskim znalazłem taki dokument, który szczegółowo wylicza straty, jakie miejscowa ludność, już nasiedlona ludność z Wołynia Polska poniosła wtedy 18 maja. I tam pojawia się też ten dokument, z którego pośrednio wynika, że było 8 osób zamordowanych. Tam jest mowa w jednym dokumencie o 6 albo 8 aktach terroru, co być może można interpretować jako zabójstwo 8 osób albo, nie wiem, pobić, rabunków czy czegoś takiego. Natomiast raczej liczba tych 60 czy 80 bodajże nawet czasem się wspomina zamordowanych osób w Brodzicy, to jest raczej jest niepotwierdzona. Tak. Niepotwierdzona. Na pewno jak wynika i do tego chyba nikt nie zaglądał do tej pory, tak mi się wydaje. Akta prokuratorskie sprzed kilku lat, czy kilkunastu, 2008 rok, w sprawie zabójstw w Brodzicy. Mówią, relacje świadków mówią o zamordowaniu czy też przypadkowej śmierci Alicji Strójwąs i właśnie Maksyma Waszczuka, którego okolicznościach śmierci wspomniałem. Więc no, moim zdaniem to się... W Łachowcach, Radkowie i Rzeplinie mordowali członkowie UPA, sotni oddziału WOWKY najprawdopodobniej, plus inne oddziały. To ty będziesz, Mariuszu, na pewno wiedział. To właśnie problem polega na tym, że jest luka w kronice i tylko można przypuszczać, że w tym czasie to się wydarzyło i nic, jest o tym milczenie. Milczenie w kronice jest również o Brodzicy, dlatego ja łączę te fakty w jeden, bo o tych dniach jest pustka i nie ma w ogóle mowy o tych wydarzeniach, o tych zbrodniach, o tych miejscowościach. Jakby w tym czasie nic się nie działo. A jest jedno znamienne stwierdzenie, że po tej Wielkanocy z 6 maja, 7 maja dostają rozkaz do przeprowadzenia akcji specjalnej i rozchodzą się w różne strony. I potem jest cisza przez dwa tygodnie czy 3 tygodnie, nic w kronice nie jest odnotowywane, co by się w tym czasie miało dziać i na czym miałaby polegać ta akcja specjalna. Co do Brodzicy, z kolei też są dokumenty, już nie pamiętam, czy to polskiej proweniencji, czy sowieckiej, mówiące o tym, że poniekąd potwierdzające to, co mówisz, że to była akcja skierowana może nie tyle przeciwko mieszkańcom, co przeciwko, miała na celu zniszczenie poukraińskiego mienia. Ale ci mieszkańcy, którzy to mienie ratowali, strzelano do nich. Tam jest taka informacja i być może ci, którzy próbowali ratować, gasić pożary, byli zabijani. Gdzieś taki dokument, już nie pamiętam, czy były to proweniencji sowieckiej czy polskiej, ale gdzieś takie źródło jest. Więc na pewno to wydarzenie należałoby jeszcze gruntownie zbadać, bo jest dużo, według mnie, jest kilka znaków zapytania. Chociażby, tak jak mówisz, czy można wiązać, ja wiążę, ty rozdzielasz te sytuacje z Łachowcami. Jest zbieżność dat, jest milczenie kroniki Wilki o tym, co się dzieje w tym czasie. Również nie ma mowy o ofiarach spod Łachowców, bo to jest w sumie 30 parę osób. Więc no są jeszcze znaki zapytania. Tak. No i nie ma 100% pewności, bo nikt się do tego nie przyznał, kto jest sprawcą tej zbrodni. W literaturze perelowskiej pojawiały się notacje, że sprawcą tej zbrodni jest Kuryń Zaliźniaka, co raczej jest mało prawdopodobne. Bardziej chodzi o osotnie WOWKY, tym bardziej, że Kuryń Zaliźniaka na tym terenie w tym czasie nie funkcjonował, nie działał. Jeszcze co do tej Brodzicy, to kwestia, nie wiem, może podległości, może samodzielności, czy odrębności organizacyjnej w kwestii podległości z jednej strony sotni WOWKY, która wtedy operowała, jak przypuszczamy, w rejonie
łachowców Rzeplina Radkowa, a oddziału specjalnego przeznaczenia pod dowództwą Zirki, który zresztą no, oczywiście współpracował z Sotnią, czy to nie miało jakiegoś wpływu? No nie wiem, to można... Znaczy on się z niej wywodził, ale został jakby oddelegowany. On był właśnie częścią tej Sotni, ale w kwietniu 1945 roku w związku z inspekcją Wadyma, który tworzył oddziały specjalnego przeznaczenia, został z tej Sotni wydzielony pod oddział i dowódcą został Zirka. I od kwietnia 1945 roku jest dopiero WOP-em. Wcześniej był normalnie częścią Sotni WOP-i. Więc jest według mnie integralną, tworem integralnym, aczkolwiek w pewnym momencie przyszedł pod dowództwo SBOUN jako oddział specjalnego przeznaczenia. I właśnie ta podległość, o której mówisz, Wadym to jest Wołyń. I do czasu przyjścia Prirwy w czerwcu 1945 roku te struktury jeszcze nie były klarowne na Chełmszczyźnie. One bardziej podlegały pod wpływem Wołynia niż Galicji. Dopiero szósty okręg wojskowy UPA się tworzył. Tworzył się Zakarzoński kraj, począwszy od południowej części, od Bieszczadów przez Lubaczowskie, Jarosławskie. Chełmszczyzna została włączona na samym końcu. Dopiero w momencie przyjścia Prirwy i przejęcia przez niego, czyli Jana Sztendera, przejęcia przez niego wszelkich prerogatyw od Zenona i przejęcia funkcji jednocześnie prowidnika ONU, jak i dowódcy UPA na tym terenie. Także to jest sprawa, którą należy jeszcze badać, bo jest dużo takich niuansów, które rzutują na to, co się dzieje na Chełmszczyźnie w 1945 roku i czym się różnią te wypadki od tych, które się dzieją równolegle w Lubaczowskim. Bo tam już powstaje Zakarzoński kraj, tam pojawia się Jarosław w Starostiach, ale ta Chełmszczyzna do czerwca jeszcze nie podlega pod Zakarzoński kraj, to się dopiero kształtuje. Gdzieś tam próby są, jakieś próby przenikania, próby wcielania, ale inspekcja Wadyma świadczy o tym, że do wiosny 1945 roku ten teren bardziej był pod wpływem struktur wołyńskich niż galicyjskich. Tak jak to miało miejsce jeszcze w czasie okupacji niemieckiej. To była strefa przenikania, stąd te takie zawiłości i być może stąd też wynikała brutalność akcji z 18 maja, która, dodajmy, co jest istotne, poprzedzała o kilka dni zawarcie rozejmu polsko-ukraińskiego 21 maja, ale ten rozejm nie wziął się znikąd, rozmowy trwały już od kwietnia, więc albo ludzie na Chełmszczyźnie, członkowie UPA i struktury ONowskie, nic o tych inicjatywach galicyjskich i związanych z przybyciem Jefena Sztendery nie mieli pojęcia, albo po prostu nie godzili się na niej i prowadzili własną politykę. Właśnie. Także to jeszcze wymaga zbadania dokładnego, tak mi się wydaje. Jeszcze ten Gozdów i źródła dotyczące Gozdowa, to mamy tylko tak naprawdę, to znaczy mamy z trzech stron, mamy źródła takie, które, źródła polskie powiedzmy to umownie, relacja nawet bodajże publikowana czy też powołanie się na tą relację w publikacji niedawno wznowionej Łuny nad Huczwą i Bugiem, relacja partyzancka mówiąca o niebywałej brutalności, zabijaniu narzędziami gospodarskimi, co raczej nie jest prawdą. Czyli nie relacja raczej świadków, a tych, którzy coś słyszeli i później to zapisali. Mamy relację uczestnika, czyli Nowosada, który pisze w niej po prostu, że następnego dnia Jahoda tworzy oddział i my wstępujemy do tego oddziału. To jeszcze musiałbym zajrzeć szczegółowo, że zbrodnia została dokonana z zemsty i mamy szereg dokumentów niemieckich. Jak w ostatnich dniach tak naprawdę prześledziłem, co meldowała na temat Gozdowa i na temat dworca stacji kolejki wąskotorowej w Gozdowie, co meldowali Niemcy, żandarmeria i policja porządkowa. Nie wiem, czy, bo z punktu widzenia takiego Nowosada faktycznie zbrodnia popełniona w Gozdowie mogła wynikać z zemsty, była uderzeniem w Polaków. Natomiast przynajmniej z tych meldunków niemieckich od stycznia, które na razie przejrzałem od stycznia 44 i tych wypadków, które miały miejsce, w których ginęli Polacy,
Począwszy właśnie od tego Sapińskiego i Strutyńskiego, którzy zostali włączeni do tego upamiętnienia w Gozdowie. Niemcy przynajmniej to odbierali, na ile to było zgodne z prawdą, że to miało uderzać i paraliżować niemiecki system komunikacji, o, w ten sposób. To taka moja na razie hipoteza, bo to trzeba by było szczegółowo te źródła przejrzeć i faktycznie sprawdzić, czy dowództwu bojówki OUN mogło zależeć faktycznie na tym, żeby w jakiś sposób uderzyć również w Niemców. Myślę, że na pewno, bo inaczej to by mogli atakować tak jak mogliby atakować na wsi, niekoniecznie kolejarzy w takiej liczbie. Natomiast ty, Mariuszu, pytałeś o to, skąd ta pewność, że bojówka Karpa, tak zrozumiałem, weszła w skład, czy też szła z tym zamiarem... Nie, skąd pewność jest, że bojówka Karpa dokonała akcji idąc na koncentrację powstającej Sotni UPA? Tylko z relacji... Tylko z relacji Nowosad. Tylko z relacji Nowosad. Bo ja tego nie wiem, więc pytam ciebie. Innych relacji na ten temat nie znalazłem. To tylko z relacji Nowosada, która mówi wprost o tym, że oni... Jachoda tworzył oddział tam bodajże 120-osobowy i myśmy po tej akcji poszli wprost do Brodzicy. To tylko z tego źródła, że tak powiem. Czy akcja nie miała związku z Sotnią Wilki, miała związek z jakimś rozkazem OUN, ale po tej akcji oni poszli i weszli w skład, bo z bojówek tak naprawdę tworzono OUN-owski bojówek. Tak, na Chełmszczyźnie stworzono pierwszą Sotnię Chełmską. Tak, tak. Dziękuję Ci za tę odpowiedź. A jeszcze przepraszam, jeśli można, to tylko dwa słowa co do tego sposobu palenia poukraińskich wsi. To jeszcze Bohorodyca to mamy, Brodzica to jest taki, 18 maja 45 to jest takie wydarzenie, wokół którego mamy jakieś tam wątpliwości, kontrowersje, czy była elementem antypolskiej akcji, czy palenia, niszczenia ukraińskiego mienia, ale mamy akcję z października, 12 października bodajże 45 z niedalekiego Terebinia i o czym mówią zarówno relacje upowskie, jak i relacje ubeckie, gdzie spalono, no mówi się 300 numerów, ale nawet upowcy pomagali miejscowym przesiedleńcom Polakom z Zabuga wynosić ich mienie, które ze sobą przywieźli i palili tylko ukraińskie domostwa. Także w ten sposób się nawet w niektórych przypadkach odbywało niszczenie poukraińskiego dobytku po wypędzonych Ukraińcach. Jeszcze tylko tak dosłownie jedno słowo. To prawda, że jest luka między tymi wydarzeniami z maja, bo w maju tam dwie czy trzy wioski zostały w ten sposób potraktowane. Grudek, Porodyca i coś jeszcze. Już nie pamiętam w tej chwili nazwy. A następnie dopiero jesienią 45, ale to, co się działo jesienią 45, miało przede wszystkim związek z tym, że po raz pierwszy, zanim jeszcze wojsko polskie zaczęło wysiadać przymusowo w 46, to jesienią 45 były takie sondażowe wysiedlenia przymusowe przy oddziale wojsk wewnętrznych polskich na Ukrainę i tam właśnie w tej okolicy. I te działania właśnie miały związek z tymi wysiedleniami i ze zniszczeniem mienia poukraińskiego, żeby ono się nie dostało w ręce Polaków, a takie przypadki, o których mówisz, miały miejsce w 1947 roku po akcji Wisła, kiedy w sierpniu 1947 roku była cała akcja od Podlasia po Lubaczowskie, gdzie spłonęło ponad 40 miejscowości. W niektórych z nich po prostu mówiono ludziom, żeby wynosili swoje mienie, zabierali zwierzęta, a oni będą palili budynki. A nawet był jeden przypadek, w którym ubolewano, że zabito jednego ormowca, który nie rozpoznał, że to jest oddział UPA, to był zaprzyjaźniony ormowiec i otworzył ogień do partyzantów, którzy się zbliżali do wsi i został zastrzelony. I potem się okazało, że to jest ich znajomy i ubolewali nad tym, że zginął niepotrzebnie, bo nie musiał strzelać, wystarczyło odrzucić broń i nic by się nie działo. Także to jest ta różnica, że palono mienie po ukraińskiej, palono wsie, ale nie zabijano ludzi. Jeżeli ktoś zginął, to były przypadkowe sytuacje, tak jak jakaś staruszka, która mogła spłonąć w budynku, gdyż nie zdążono ją na czas jakoś ewakuować, ale to były jednostkowe przypadki, a nawet zdarzały się sytuacje, kiedy
palono tylko i wyłącznie mienie po ukraińskie, a były jeszcze domy gospodarzy polskich, ale nie nasiedleńców, ale z pokolenia na pokolenie. I kiedy pożar przeniósł się na gospodarstwo polskie, to ukarano upowców, że źle palili, ponieważ ogień się przeniósł na gospodarstwa Polaków, one miały nie zostać spalone. I to jest 47 rok, sierpień, więc po cywilizmie. Także takie przypadki oczywiście miały miejsce. Przepraszam, ale chciałbym zapytać, ja coś nie zrozumiałem. Spalono 300 numerów? 300 numerów, czyli 300 budynków mieszkalnych. Aha. Ale czy to jest prawda, to trudno mi to zweryfikować. Ale no, taka informacja jest bodajże w meldunku, czy w sprawozdaniu albo UB, albo starostwa chyba. Chyba starostwa, tak. 300 numerów to tak potocznie się mówiło, pisało o 300 domach czy 300 posesjach w tym sensie. Dobra, zrozumiałem. A pan profesor Igor Hołakida chciał zabrać głos. To znaczy tak, ja bym chciał, bo ta rozmowa nasza tutaj troszeczkę, pan ma wrażenie, że ona poszła trochę, stała się taką akademicką, prawda? Zaczynamy już rozmawiać trochę o szczegółach, bardzo o konkretnych wydarzeniach. Pozwólcie Państwo, że ja taką refleksję na temat tego, co tutaj między innymi obydwaj Mariusze, jak sobie wymieniali się wiadomościami, datami i nazwami i różnymi faktami. Mam wrażenie, że w ogóle, gdy mówimy o ukraińskim podziemiu w Polsce, to lepiej chyba właśnie znamy ten okres od 45 do 47 roku. Natomiast szczególnie jeszcze uwagi należałoby poświęcić właśnie na ten rok 40, na ten okres między latem, jesienią 44 a latem, 40, latem jesienią 45 roku. Bo on chyba też zresztą budzi najwięcej emocji. Zresztą mam wrażenie też, że część zbrodni wówczas popełnionych, na przykład przez ukraińskie podziemie, czy przypisywanych ukraińskiemu podziemiu, to są też te zbrodnie, które właściwie trudno przypisać komu, prawda? Czy to były bojówki, czy to już były sotnie. Kiedyś chyba padło w przypadku na przykład części zbrodni popełnionych w Bieszczadach, nie pamiętam kto to powiedział, że część tych zbrodni była właśnie popełniana już nie policją ukraińską, która zdezerterowała, prawda, na służbie niemieckiej, zdezerterowała do lasu, czyli nie byli już policjantami, ale jeszcze nie byli w UPA. Więc ja to jest posternik. Nie, ale to chyba Bogdan Huk. O Marigrud chodziło. Ale to chyba Bogdan Huk chyba to pierwszy powiedział. Więc ja tutaj nie powiedziałem, że ogólnie, że nie wiem dokładnie, kto jest autorem, pierwszy powiedział te słowa. Natomiast, no i to jest ten okres zaraz po przejściu frontu, czyli tutaj mamy w przypadku Lubelszczyzny druga połowa 44 i początek 45 roku. W przypadku Bieszczadów, no to mamy troszeczkę późniejszy, bo to jest jesień właściwie tam 44 roku. Ale to jest tylko taka, no tam akurat w Bieszczadach mamy wtedy tą zbrodnię na przykład w Leśniczówce Brenzberg, gdzie też jest bardzo tajemnicza zbrodnia, o której tak naprawdę też niewiele wiemy. Natomiast o Mucznę mówisz, Igorze. Muczne i później tak. I natomiast jeżeli chodzi o... Ja bym proponował, żebyśmy powrócili tutaj do tego głównego tematu naszego, czyli jak opowiadać, czy robić, czy co robić, jak badać. Po części to się zresztą wiąże, bo badania czy opowiadanie o tych wydarzeń i o nich opowiadanie, no to łączą się w jakiś sposób ze sobą. To ja bym chciał tylko tak zaproponować jakby takie dwie metody. Właściwie, że powinniśmy jednak główny nacisk, po pierwsze główny nacisk położyć jednak na ofiarach, bo to one nas w tej chwili powinny najbardziej interesować, chociażby po to, żebyśmy mogli ustalić nazwiska, żeby póki jeszcze żyją, właściwie bezpośrednich świadków już właściwie nie ma, ale to pokolenie, które znało bezpośrednich świadków jeszcze żyje. I żebyśmy się po prostu skupili na ofiarach z jednej i drugiej strony. A drugie to, zanim właściwie proponuję i to od kilku lat konsekwentnie proponuję jednak skupienie się właśnie na mikrohistorii, prawda, czyli opisywanie losów konkretnych miejscowości czy jakiegoś niewielkiego
niewielkiego rejonu i dogłębne badanie, opisywanie tego regionu i wydarzeń, które tam się miały, w tym też bardzo często tych wydarzeń najbardziej krwawych, najbardziej okrutnych, przy pomocy różnorakich źródeł, wszechstronnych źródeł, tutaj z wykorzystaniem dokumentacji polskiej, niemieckiej, sowieckiej czy niemieckiej. I akurat tutaj książka doktora Sawy, no, według mnie doskonale się w ten koncept właśnie takiej mikrohistorii wpisuje. Jeżeli chodzi o, to ja tylko chwilkę o tych właśnie, o badaniach ofiar, to tak, tylko to taki przytoczę przykład z ostatnich miesięcy z własnego podwórka, gdzie miała miejsce taka akcja środowisk kresowych przeciwko czy wręcz na rzecz wyrzucenia, usunięcia szczątków członków ukraińskiego podziemia z Rotundy Zamojskiej, którzy zostali ekshumowani w 1989 roku z Jacni na Roztoczu, a byli ofiarami zbrodni stalinowskiej popełnionej właściwie to kilkadziesiąt osób zginęło, zarówno z UPA, jak i z SB, z innych formacji nacjonalistycznych ukraińskich. No i teraz, czy oni są ofiarami, czy opowiadamy o nich jako o ofiarach, bo to wzbudza oczywiście ogromny sprzeciw. No, byli ofiarami w tym przypadku już tak, ale przy tej okazji stara się to, konkretne osoby starają się zaprzeczać temu, że czy też wypierać to, że byli ofiarami, akcentując ich winy z okresu poprzedniego, a wręcz przypisując im konkretne zbrodnie, które nie były ich udziałem, czy nie były ich autorstwa. Więc tutaj z tymi ofiarami to zależy, jak będziemy definiować i te ofiary, jaki krąg osób będziemy uważać za te ofiary, to nam będzie przysparzać bądź umniejszać, że tak powiem, trudu, który włożymy w ich badanie i upamiętnianie. Ja się zgadzam, że to nie jest łatwe, ale no po prostu ja bym proponuję brać to jak najbardziej szeroko, czyli osoby, które po prostu straciły życie. I to jest, tak. bo to jest chyba wydaje się jedyny taki sensowny wyznacznik. Tutaj pełna zgoda, że wszystkie ofiary łączy jedno, śmierć, tak? I nie ma co roztrząsać, kto był kim i jaką miał narodowość, jakie przyszeregowanie polityczne czy światopoglądowe. Po prostu trzeba dać jednakowy szacunek wszystkim ofiarom konfliktu. A co do pierwszego stwierdzenia Igora dotyczącego tego okresu jednocześnie najmniej znanego, przysparzającego najwięcej trudności i chyba najmniej rozpoznanego, czyli od lata 44 do szczególnie wiosny jesieni 45. Ten pierwszy rok w zasadzie po wejściu Sowietów, to w przypadku podziemia ukraińskiego problem polega na tym, że nie zachowały się źródła ukraińskie, znaczy zachowały się, ale nie w takiej ilości jak do okresu 45-47 i możemy bazować na materiałach głównie strony polskiej, co może być podstawą do podważenia pewnych stwierdzeń przez stronę przeciwną, która będzie uważała, że to jest jednostronny obraz. Oczywiście mamy dokumenty strony sowieckiej, ale w dużej mierze one są niedostępne, bo ten okres pewnie w znakomity sposób ilustrowałyby materiały wojsk pogranicznych NKWD, archiwa z materiałami wojsk pogranicznych NKWD, które w tym czasie dokonywały szeregu zbrodni na terenach przygranicznych, zarówno wobec ludności polskiej, jak i ukraińskiej, pod płaszczykiem działań przeciwpartyzanckich. No to czekają na przebadania, ale są niedostępne w dużej mierze. Bazujemy tylko na materiałach wojsk wewnętrznych bądź odpryskach wojsk pogranicznych, które znajdują się w archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. One te same odpryski pokazują, jak jest to interesujący materiał, chociażby sprawa Jurczenki jest tutaj przykładem pokazującym, jak dalece, jak silnie teren był zinfiltrowany przez wojska pograniczne NKWD, placówki po drugiej stronie granicy, jak one prowadziły tutaj działalność, jaki efekt był tej działalności, jaki był terror, jakie były represje, jaka była skala aresztowań,
pacyfikacji płonęły wsie na pograniczu polsko-sowieckim, jeszcze, gdzie jeszcze granica do lata 1945 roku nie była ustalona. I tutaj jest główny problem, bo nie mamy pełnego korpusu źródeł. No zawsze nie mamy pełnego korpusu, ale on jest w porównaniu do tego okresu od wiosny, lata 45, jesieni 45 do 47 roku nieporównywalnie w gorszym stanie zachowania, przynajmniej w gorszym stanie dostępności. W przypadku podziemia ukraińskiego jest on o wiele uboższy. Tak mi się wydaje. Jeżeli mówimy o terenach obecnej Polski, bo pewnie jest nieco inaczej do terenów znajdujących się poza granicami, czyli do zachodnich obwodów wczesnej Ukrainy Sowieckiej. Tak mi się wydaje. Bo nawet jak się bada struktury podziemia ukraińskiego w Polsce, no to na dobrą sprawę zaczyna się to badanie od 1945 roku. To jest wcześniej, w dużej mierze bazuje na źródłach polskich. No ale tak naprawdę, Mariuszu, to od późnego lata 44 do wiosny 45 to jest głęboka konspiracja, te pierwsze akcje UPOSK, przynajmniej chyba na Lubelszczyźnie. Nie tak do mi się końca, wydaje. Nie do końca. Bo to jest tak naprawdę ataki na posterunki milicji, to jest wiosna 45. Jesienią 44 już się zaczęło. I takie źródła jak Kronika Wilki są elementem, który pozwala nam poznać sytuację, ale one są wyjątkowe. No, takich kronik nie zachowało się zbyt wiele. Są jeszcze, co prawda nie o takiej wartości, powiedzmy, literackiej. Są jeszcze kroniki co najmniej dwóch oddziałów, które działały na terenie powiatu lubaczowskiego, Mesneki 2, Mesneki 3, ale one są wyrywkowe. Mesneki 2 dotyczy właśnie 44 i 45 początku, a Mesneki 3 45 i 46. Więc jakby na sąsiednim terenie powiatu lubaczowskiego i tylko na podstawie tak naprawdę tych materiałów i jakichś sprawozdań, które się zachowały, możemy odtwarzać ten okres najmniej rozpoznany, ale mogę się mylić, wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o dokumentację wytworzoną przez podziemie ukraińskie, to ten okres 44-45 jest o tyle tajemniczy, może nawet nie tajemniczy, ale jest mało przebadany, ponieważ tak naprawdę krystalizowały się struktury podziemia ukraińskiego w Polsce i ten okres był płynny, tam przenikały różne struktury z okresu okupacji niemieckiej, były różnego rodzaju zmiany organizacyjne i tak naprawdę możemy mówić o tworzeniu struktur podziemia ukraińskiego na ziemiach obecnej Polski w pełnym tego słowa znaczeniu od marca 45, kwietnia 45 roku, kiedy na tym terenie pojawił się Jarosław Starostyan. I to nawet nie od wiosny, ale dopiero od lipca, jesieni 45 zaczęła się systematyczna sprawozdawczość, która jest uchwytna w materiałach zdeponowanych między innymi w archiwach IPN w Polsce. Wcześniejsze są to materiały wyrywkowe. Dobra, dziękuję. Pan Bartosz Konieczka prosił o głos. Ja mam takie pytanie odnośnie poparcia dla struktur UPA wśród ludności cywilnej. Jak Pana zdaniem należy badać poziom tego poparcia? Czy jest to w ogóle możliwe w obecnych czasach, kiedy świadkowie wydarzeń oraz ich uczestnicy już umierają? Czy przegapiliśmy ten moment, kiedy można było zbadać poziom poparcia dla UPA? No ja nigdy tego tak naprawdę nie badałem. To jest trudno uchwytne źródłowo i tym samym, że tak powiem, łatwe, podatne, że tak powiem, na różnego rodzaju wypaczenia, czy wykoślawienia, czy interpretacje, bo z jednej strony, o tym nie powiedziałem akurat, ale kronika była w latach PRL-u wydana przez Władysława Szelongowskiego, który usilnie starał się wykazywać, że chłopi ukraińscy w powiecie hrubieszowskim UPA tak naprawdę nie popierają, czy też są bardzo sceptyczni do ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego, że z nostalgią wspominają, powiedzmy, czasy sowieckie, rok czy też pierwszego Sowieta, że żyło im się wtedy lepiej i spokojniej. Co w przypadku niektórych wsi, na przykład w powiecie tomaszowskim, rejon Grodysławic,
jest w dużym stopniu zgodne z prawdą, bo Ukraińców komunizujących, sympatyków KPZU i późniejszych, nawet powojennych działaczy komunistycznych już na Ukrainie było nieco. Trafiały się oczywiście takie wsie, jak tutaj nawet kronikarz wspomina, co jest zgodne z prawdą, jak chociażby Terebin czy Brodzica, że faktycznie można dać wiarę kronikarzowi, że przewyższały one swoją gorliwością, czy też patriotyzmem, czy przychylnością dla ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego niejedną wieś w Galicji Wschodniej. I myślę, że to też ewoluowało z czasem, bo zarówno polska społeczność w stosunku do rodzimego podziemia polskiego, jak i ukraińska społeczność do podziemia ukraińskiego, w różnych okresach to poparcie w różnym stopniu manifestowała, czy też brak poparcia manifestowała. Ludzie byli, jedna i druga społeczność cywilna była zmęczona wojną. Nie tylko chodzi o to, że w jakiś sposób utrzymywała rodzinne, własne podziemie, ale rok 44, 45, przechodzenie frontu, później powrót Sowietów, to były niesamowite zbrodnie, rabunki, złodziejstwo na szeroką skalę i tak naprawdę to dawało się we znaki zarówno ludności polskiej, jak i ludności ukraińskiej. To też były represje za wspieranie partyzantki, między innymi w Terebiniu, który często był, że tak powiem, nawiedzany przez żołnierzy Armii Czerwonej czy innych funkcjonariuszy komunistycznych za to, że Terebin wspierał upowców. To były też akty terroru skierowane przeciwko, tak jak powiedziałem tutaj w przypadku Machnówka, ale także w przypadku Terebinia, gdzie kilkanaście osób bodajże zostało zamordowanych za rzekome wspieranie komunizmu, a to byli ci, którzy tam powiedzmy na początku wojny wyjechali, później wrócili z Sowietów, czy też tych, którzy w jakiś sposób przychylali się do tego, żeby wyjechać ponownie w roku 45 na przykład. Więc badań takich ilościowych na temat, to nie wiem właśnie, czy jaką tu musielibyśmy metodę opracować, żeby stwierdzić ilościowo chociażby, jakie było poparcie. Możemy badać konkretne wsie, możemy powiedzieć, że przeważnie ta wieś, czy ta lub inna była i wspierała, była za wsparciem podziemia i wspierała, a konkretna wieś, akurat do której upowcy nie zachodzili, faktycznie jakoś przychylna im nie była. I oni się w tych nastrojach doskonale też orientowali. Nie wiem, czy właśnie są jakieś publikacje, które by chociaż wyrywkowo kilka gmin czy jakieś części powiatu, przynajmniej z Lubelszczyzny, to nie wiem, pokazywały, jakie było autentyczne poparcie, na czym ono polegało, jaka była jego skala. W przypadku leskiego powiatu sanockiego to są pewne badania prowadzone w publikacjach profesora Jarosława Syrnyka. Tam jest to, zdaje się, widoczne, czyli w Trójkącie Bieszczadzkim i w Przemocy i Chaosie. Natomiast tu profesor Igor Hałagida może będzie też wiedział, jak z tym poparciem było w rzeczywistości tak szczegółowo. To znaczy, może nie będę wiedział, bo na ten temat nie ma dokładnych badań, ale wydaje mi się, że to w ogóle nie jest możliwe do uchwycenia, ponieważ to nie było zjawisko w jakiś sposób stałe. Na przykład wiadomo, że poparcie dla ukraińskiego podziemia rosło wprost proporcjonalnie, na przykład kiedy rosła brutalność oddziałów wysiedlających Ukraińców do Związku Sowieckiego, czyli szczególnie w drugiej, zaczynając od jesieni 45 roku, kiedy właściwie to przesiedlenia stały się deklarowane przynajmniej oficjalnie jako dobrowolne, zamieniły się de facto w przymusową deportację. I wówczas dla tych przymusowo wysiedlanych ukraińskich chłopów właściwie
chłopcy z lasu, jak to oni mówili, no stawali się jedyną taką obroną, prawda, przed wysiedleniami. Chociaż to była to obrona, jest dosyć iluzoryczna, ponieważ te akcje przeciwwysiedleńcze, czy napady, ataki na transporty na kolumny furmanek z wysiedlonymi Ukraińcami dosyć często też kończyły się na przykład śmiercią tych ukraińskich cywilów, prawda? Były ofiary po stronie cywilnej, więc ci Ukraińcy bardzo często byli też tak między, mam wrażenie, ukraińscy cywile byli między młotem trochę a kowadłem. Jeszcze inaczej to wyglądało w przypadku, gdy weźmiemy taką pod uwagę taką kwestię, jak mówiąc wprost, tak używając jednak pewnego eufemizmu, zaopatrywania się we wsiach, prawda? We wspomnieniach, w relacjach byłych członków podziemia, to oczywiście dosyć często to wygląda bardzo tak idylicznie, prawda, że oni przychodzili do wsi i tam zbierano dla nich jedzenie i nie było problemów właśnie z na przykład z prowiantem, ale wiemy doskonale, że część na przykład ludności była zmuszana, prawda, do zbierania, do doświadczenia różnych usług na rzecz podziemia, czyli dostarczania chociażby jedzenia, czy oddawania bardzo często, niekiedy nawet siłą zmuszana do oddawania ostatniej krowy, czy jakichś innych rzeczy. I w takich wypadkach oczywiście no, trudno, żeby było, można było mówić tutaj o sympatii, żeby ludność ze wsi się kierowała jakąś sympatią do tych, którzy w nocy przychodzili z bronią w dodatku i to jedzenie zabierali. Więc tutaj ja myślę, że w tak postawione pytanie, jak pan Bartosz tutaj je postawił, czy można zmierzyć w jakiś sposób to pojęcie, to poparcie. Mi się wydaje, że tutaj jest zbyt dużo zmiennych, to by trzeba było, nie wiem, może jakoś rozrysować w czasie, może spróbować zestawić różne relacje z tego samego okresu, z różnych terenów. Może to by dało jakąś częściową odpowiedź, ale na razie to mi się wydaje, że skonstruowanie takiego całościowego obrazu po prostu nie jest możliwe. Ale to jest tak naprawdę interesujące. Zgadza się pani Grażyno, tak. Bo pytanie główne jest, jak mówić Polakom o tym. Ja jestem Polką, ja chcę zrozumieć, jaka była motywacja jednej strony, drugiej strony, trzeciej strony, jakie były zależności, relacje, o co im chodziło, po co oni się gromadzili i wysilali. Jak ludzie na to patrzyli. To jest ciekawe po prostu, żeby zrozumieć, jak tamte czasy wyglądały. Dla mnie o wiele mniej jest interesujące to, kto wchodził w skład jakiego oddziału, gdzie kto przyszedł, się spotkał. No fajnie, spotkał się, ludzie się spotykali cały dzień, całymi dniami. Ale jaki był sens tego wszystkiego i jakie były efekty? Dla mnie to by było bardzo ciekawe. To znaczy, jeżeli w ogóle to by trzeba było też, ja się zgadzam z pani Grażyno, to by trzeba było też wziąć pod uwagę nie tylko sam ten okres, o którym rozmawiamy, nie tylko lata 44-47, ale też, nie wiem, sięgnąć też na przykład, no nieodzowne byłoby sięgnięcie też do okresu wcześniejszego. Są takie relacje na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Petro Poticzny. Ja myślę, że tutaj wielu, tym, którzy się zajmujemy tutaj, to tym zagadnieniem, to jest postać znana, to jest taki profesor amerykański, kanadyjski właściwie, były właśnie upowiedz, który jeden z tych, którym się udało przedostać na Zachód. On tam zrobił później właśnie karierę naukową. I on, jak poszedł do lasu, z tego co pamiętam, był chyba nawet niepełnoletni. On miał w ogóle pseudonim Chorobeć, czyli Wróbelek, bo był taki drobny i miał w ogóle chyba wtedy, nie wiem, czy 17, czy może nawet nie 17, nie miał chyba 17 lat, jak poszedł do lasu. I ja z nim kiedyś rozmawiałem, jak byłem w Toronto i on mi kiedyś powiedział coś takiego, że ja go zadałem właśnie to pytanie, jak to było i on mi powiedział, że jak poszedł do tego lasu, jak dostał ten karabin, bo on nie pełnił żadnych funkcji, on był zwykłym, jako gówniarz, mówiąc kolokwialnie, był tam zwykłym strzelcem, poczuł pewną dumę, prawda, że on miał też taki jakiś
kompleks mniejszej wartości wobec Polaków. Czuł pewnego rodzaju też poniżenie. I dopiero jak dostał tą broń, oczywiście nie wiemy, co tą bronią robił, ale tłumaczył to tym, że no, poczuł się jak on powiedział, zniknęło to poczucie niższości. Więc tutaj ten element też by trzeba było gdzieś tam dodać. Ale ja myślę, że tutaj, że było tyle zmiennych tutaj, że to by trzeba było rozpocząć takie badania, szerokie badania na podstawie różnych źródeł, uwzględniając właśnie politykę, zmieniającą się politykę władzy, stosowane metody, kwestie wysiedleń, tych, o których powiedziałem. Ja mam wrażenie, że te wysiedlenia bardzo dużo przymusowe, właśnie zastosowany przymus spowodował, że część osób właśnie nie miała wyjścia i poszła do tego lasu. Natomiast to, co pani powiedziała o sens, to jest też w ogóle element szerszej takiej dyskusji, która toczyła się w środowiskach ukraińskich, emigranckich. Jeszcze w latach chyba, zaczęła się to tam pewnie w latach jeszcze po wojnie i w latach 60., 70. toczyła, jaki w ogóle był sens istnienia podziemia ukraińskiego, prawda? Czyli krótko mówiąc, to jest coś takiego, jak w Polsce się dzieje, trwa dyskusja o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Czy warto było przelewać to krew, czy nie lepiej było, czy ci ludzie by się bardziej nie przydali, prawda, gdyby byli żywi, prawda? Niż to, że poszli do lasu i krótko mówiąc zginęli, tak naprawdę nie doczekając tego, o co walczyli. Więc tutaj to w tych zagadnień jest naprawdę dosyć szeroki spektrum. Wydaje się jeszcze, że nawiązując do tego wątku o poparciu społeczności ukraińskiej dla podziemia ukraińskiego, tak jak to już zostało powiedziane, to wszystko zależało od danego terenu. Inaczej to poparcie wyglądało na Łemkowszczyźnie, na Podlasiu, inaczej w Bieszczadach, w powiecie lubaczowskim czy w Hrubieszowskim. A zupełnie inaczej na Łemkowszczyźnie. A na Łemkowszczyźnie, bo gdzie tam w ogóle tego poparcia nie było. Czy nawet w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie, gdzie w ogóle nie było struktur podziemia ukraińskiego, była to luka między południowym Podlasiem a południową Chełmszczyzną. Ale myślę, że też nie możemy pomijać, wydaje się, dosyć istotnego wątku, a mianowicie terroru podziemia ukraińskiego wobec ukraińskiej społeczności. Bowiem jak się przeanalizuje materiały Służby Bezpieczeństwa UN z tego okresu 45-47, a akurat ostatnio tym się zajmuję, to jeżeli ja czytam, że tylko na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach przez ręce Służby Bezpieczeństwa UN przyszło ponad 2000 osób, z czego około 500 zostało zabitych, i w dużej mierze byli to Ukraińcy, to zadaję sobie pytanie, czy ta ludność nie czuła się zastraszona. Przykład chociażby powiatu lubaczewskiego i obszaru, na którym rezydowało kierownictwo podziemia ukraińskiego w Polsce, tam gdzie była kryjówka Jarosława Starucha-Stiacha. Tam bardzo silnie działała Służba Bezpieczeństwa UN, a jednocześnie teren był zinfiltrowany przez służby sowieckie, i dochodziło do klęsk partyzantki ukraińskiej, chociażby w Grzygłodach i ten pomnik, który jest kością niezgody teraz i górą niezgody monaster, ma z tym związek, niedaleko Werchraty. I tam Służba Bezpieczeństwa UN zbierała ogromne żniwo wśród ludności ukraińskiej, podejrzewając ją, cywilów, całe rodziny i także rodziny członków podziemia ukraińskiego, podejrzewając czasami słusznie, a przeważnie nie, o współpracę z NKWD, z Rawy Ruskiej, z Sokala i tak dalej. I są źródła ukraińskie, co prawda wytworzone, zeznania członków podziemia ukraińskiego, chociażby członka prowidu okręgu drugiego UN Baturyn, który twierdzi, że okolica Werchraty była tak zastraszona, że ludzie, żeby wyjść w 45 czy 46 roku z Ukraińcy do Narola, czyli do miejscowości, gdzie byli Polacy, musieli mieć specjalne przepustki od SB OUN i każde wyjście samowolne mogło się skończyć źle, co najmniej pobiciem. A tam się zdarzało szereg przypadków, jeżeli się przeanalizuje materiały zachowane, dosyć, może niekompletne, ale zachowane sprawozdania comiesięczne rejonowego referatu Służby Bezpieczeństwa UN z okolic Werchraty, powiedzmy od drugiej połowy 1946 roku do wiosny 1947, 90% ofiar to są Ukraińcy. Więc wydaje się, że nie można, i to mówimy o obszarach, gdzie to podziemie jednocześnie miało najsilniejsze poparcie. Pytanie, czy to poparcie wynikało
Znaczy na pewno wynikało z proporcjonalnego wzrostu zagrożenia ze strony wojska, aparatu bezpieczeństwa polskiego czy sowieckiego, milicji, akcji wysiedleńczej, terroru wobec ludzi, terroru za domniemane lub faktyczne poparcie dla podziemia ukraińskiego, ale z drugiej strony był terror podziemia ukraińskiego wobec domniemanych zdrajców bądź tylko osób, które nie były przychylne, a nawet był terror wobec osób, które zadeklarowały chęć wyjazdu, dobrowolną chęć wyjazdu w 1945 roku na teren Ukrainy Sowieckiej w ramach tak zwanej wymiany ludności. Znam przypadek z okolic Tomaszowa Lubelskiego, gdzie takiego aktywista ukraińskiego, znaczy chłopa, który namawiał sąsiadów do wyjazdu, SB zabiła i w ten sposób odstraszyła wszelkich chętnych na ten wyjazd. I pomijam już fakt, że w tym okresie, o którym wspominałeś, Igorze, sierpień 44, wiosna 45, uderzenia Służby Bezpieczeństwa UN dotykały w pierwszej kolejności własnej społeczności, przede wszystkim rodzin i osób powiązanych z komórkami KPZ-u przedwojennymi. Wykrywali na terenie swojego działania takie osoby, były one im znane i zabijano te osoby i całe ich rodziny. Rozkazy dotyczące przerwania tej skali terroru, czyli zabijania tylko winnych, a nie całych rodzin na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, pojawiły się w drugiej połowie 1946 roku. Więc to pokazuje, że jednakowo ostro występowało podziemie ukraińskie w stosunku do wrogów obcych etnicznie, jak również do wrogów wśród swoich. A zawsze swoich jest łatwiej zastraszyć, zawsze wśród swojej społeczności jest łatwiej dokonać więcej wyroków śmierci niż pozabijać funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, oficerów Wojska Polskiego czy NKWD, bo ta społeczność jest łatwiejszym celem i łatwiej jest rozpoznawalna, bo jest szeroka sieć agenturalna stworzona przez SBOUN, więc ten temat jest sam w sobie ciekawy i nie chodzi też tylko o to, żeby się skupić, że ten terror dotyczył samych Ukraińców, między innymi, ale i on też się rozkładał różnie, bo na przykład na terenie, gdzie został zawarty rozejm polsko-ukraiński, czyli wschodnia Lubelszczyzna i północno-wschodnia część województwa rzeszowskiego, terror podziemia ukraińskiego dotykał przede wszystkim Ukraińców. Polacy byli w mniejszym stopniu. Ale już na terenie Pogórza Przemyskiego w 1945-1946 roku ofiary rozkładały się po połowie. Połowę ofiar stanowili Polacy, połowę Ukraińcy, a nawet w jakimś momencie było nieco więcej ofiar polskich niż ukraińskich. To też pokazuje, że tam, gdzie porozumienie polsko-ukraińskiego, ukraińskie nie zdało próby czasu z różnych względów, przede wszystkim z uwagi na przymusową akcję przesiedleńczą i terror wojska wobec ludności ukraińskiej, chociażby w Bieszczadach czy na Pogórzu Przemyckim, tam też stosunek tego podziemia był inny. Dlatego mówię, jest jeszcze szereg nawet białych plam, które należałoby zapełniać. One wtedy nam pokażą, no, szereg jeszcze podstawowych badań nam zostało. Tak naprawdę nawet wydawałoby się w sytuacji, gdzie już mamy ogromną wiedzę, bo od 20-30 lat bada się, teraz może troszkę mniej swobodnie, ale wcześniej znacznie bardziej swobodnie badało się problematykę podziemia ukraińskiego w Polsce. Pojawił się szereg publikacji, czy to monograficznych, czy artykułów, przyczynków większych, mniejszych wydawnictw źródłowych, ale ciągle pozostają białe plamy, które wymagają gruntownego przebadania i one czasami mogą rzucić zupełnie inne światło, bo ja byłem naprawdę zdumiony, kiedy podliczyłem na podstawie w zasadzie kompletnego materiału sprawozdawczego SBUN z Okręgu Pierwszego, czyli Pogórze Przemyskie i Bieszczady, 2000 osób, które przeszły tylko przez ręce SB, zostały przesłuchane, z których 1/4 została zabita. To mnie poraziło. I to jest tylko kwestia Pogórza Przemyskiego i Bieszczadów. Dla terenu jarosławskiego, lubaczowskiego taki materiał się nie zachował. Dla Lubelszczyzny się zachował, skala jest nieporównywalnie mniejsza. Więc to są badania jeszcze, które czekają na swoich, czekają na wyniki po prostu i na publikacje. To ciekawe. Dobra, dziękuję. Czy jest jeszcze pytanie u Państwa? No chyba nie. No, pracujemy już faktycznie 2 godziny. Przez to myślę, że w razie, kiedy już pytań nie ma, to oczywiście zapraszam do słowa pana Mariusza Sawy i będziemy zamykać webinarium.
Ja tylko krótko. Bardzo dziękuję za taką ciekawą rozmowę. No, spodziewałem się, że już jak wiedziałem, kto będzie uczestniczył mniej więcej, że to się ukierunkuje w takim ciekawym właśnie, w takie ciekawe obszary. No oczywiście na pytanie zadane w temacie nam się chyba tak nie do końca udało odpowiedzieć, ale przynajmniej przybliżyć się jakoś do tego, do prawdy i ewentualnie wskazać te punkty, które nas tutaj jakoś dotykają. Zachęcam do lektury, kto jeszcze nie nabył publikacji, to zachęcam do lektury, do recenzowania może na takim poziomie naukowym. Z trwogą tutaj patrzę na tutaj właśnie przedstawicieli nauki. No niemniej jednak, no i zachęcam do kontaktu. Państwo też ze mną macie jakieś związki tutaj internetowo-telefoniczne i osobiste, to zapraszam, zawsze możemy porozmawiać czy o tym, czy o Sachryniu właśnie, bo tutaj też się tym zajmuję. Także dziękuję bardzo za to spotkanie. No i do zobaczenia na innych spotkaniach. Dziękuję również. Bardzo dziękuję. No i szanowni państwo, to był kanał Historyczny Webinar, Historyko Webinar. Zapraszamy wszystkich do polubienia naszej strony na YouTube. I bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Było niesamowicie ciekawe. Dziękuję i mam powiedzieć, że w drugiej połowie lipca oczywiście nagranie będzie już na kanale. Przez to zachęcam z czasem jego oglądać. Dziękuję i do widzenia wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.